No cześć, witam. Z tej strony Adamcio. Witajcie na 23. live odcinku z serii Wasze Zestawy. Właśnie przed chwilą była dziwna sytuacja, bo miało się włączyć intro od zwykłych live'ów, a jak wiadomo na Wasze Zestawy jest włączane specjalne krótkie intro, które no jest krótkie, bo jest tylko napis Adamcio i znika i nie ma loadingu i tak dalej. No, więc tak, witam. Wasze Zestawy. Po przerwie chyba miesięcznej jakoś, z ciekawości sprawdzę, wiecie. Zobaczmy, kiedy był ostatni live z waszych zestawów. To jest bardzo ciekawe, interesujące wręcz. W ogóle YouTube teraz zrobił też takie trochę dziwne coś, że pokazuje jakby... Nie pokazuje na stronie głównej zapisów z live'ów i odcinków w jednym, tylko to podzielił. Jest w zakładka wideo i na żywo. Głupie to jest, nie podoba mi się, ale już okej. Dobra, wasze zestawy, odcinek 22, słuchajcie, był... Kiedy to było? Miesiąc temu, 1 października. I to chyba wtedy... A, 1 października chyba też był live z Robloxa, czy nie? Czy kiedy był Roblox? Roblox był też 1 października, wtedy były dwa live'y. To była sobota z dwoma live'ami. Czyli tak jak dzisiaj, bo dzisiaj też będzie drugi live. Też mogę wam od razu powiedzieć. Zapraszam wszystkich też na drugiego live'a dzisiaj o godzinie... Nie wiem, jak tego skończymy, pewnie gdzieś po 16. To może gdzieś około 18 uda się odpalić drugiego live'a. Z OMSI 2, słuchajcie, dzisiaj OMSI 2 będzie, będziemy sobie jeździć na mapie fikcyjnego Białegostoku, ale to tam pod koniec tego live'a może jeszcze powiem szczegóły, a zresztą też zobaczycie, jak będziecie chcieli wbić. Dobra, ogólnie no to co? No to czyli po, słuchajcie, po miesiącu i 11 dniach witam was na kolejnym właśnie odcinku z waszych zestawów. No cóż, życie, tak wyszło po prostu, no co by tu powiedzieć. Za to w zamian, no, ocenimy sobie dzisiaj wszystkie zestawy, jakie są ogólnie wysłane. Nie zrobimy sobie 20 podstawowo, tylko zrobimy sobie 22, które właśnie są. Czyli, no, mam tutaj listę oczywiście, jak zawsze, dzisiaj ołówkiem pisane, więc słabo to widać. No, ale no, co bym tutaj mógł powiedzieć? No, wysokie noty dzisiaj będą. Fajne zestawy wysłaliście przez ostatni październik. Przez ostatni miesiąc ogólnie, czyli w październiku, nie? Także, no, będą się powtarzać też te same osoby. Chyba dzisiaj rekordowo Hubert się pojawi aż 3 razy, bo, nie wiem, taki nie może się doczekać do w ogóle waszych zestawów i tak dalej, także no. No, ale nieważne. Witam wszystkich. Witaj Marcin, witaj jakiś Bartuś, Damian X. Cox, Matt, Pumadech, Kamil, Kapeskania, Marcina już się witałem, hej. No, Jakub, Pszczółka, no i ogólnie witam wszystkich. 16 osób z tego co widzę, także spoczko. Witajcie, no i ten. I co, macie jakieś pytania na początku, zanim zaczniemy oceniać? Bo to też jeszcze jest ważne. Żeby nie było, że później w trakcie oceniania będę tutaj odpowiadał jeszcze na pytania. Jak macie jakieś takie fajne, jakieś, nie wiem, rozbudowane pytanie albo coś do mnie, coś tam zapytać chcecie, to zostawcie to na kolejnego live'a. Tego z OMSI, bo to będzie właśnie taki bardziej live pogadankowy. Chociaż też fajnie jakby na tamtym live'ie pojawiły się osoby, które mieszkają w Białymstoku na przykład, albo coś, nie? Bo to ogólnie live'y z OMSI na mapie Białegostoku to są takie live'y, na których można pogadać z osobami, które też, wiecie, mieszkają w Białym albo ogólnie jeżdżą i no ogólnie tam można się powymieniać informacjami, ciekawostkami i tak dalej. No ale generalnie to jak macie pytania, to też możecie je zostawić na tamten live, no bo tamten live jest właśnie bardziej taki to pogadanek, no bo to jest jednak OMSI, a teraz są wasze zestawy i tutaj nas goni czas i teraz ja też gadając już przez 6 minut, no dobra, może te 4, bo jeszcze te intro było i tak dalej, no to ja już gadam te 4 minuty i no bruch trochę, nie? Że zabieram ten czas, a mógłbym już coś ocenić w tym czasie, więc no. Jaki jest limit na zestawy? No limitem, no 20 zestawów na odcinek, z czego jedna osoba może wysłać tylko dwa jakby zestawy, co nie? Jak się wyśle więcej, to już tak trochę jest bruch, ja wtedy mogę na przykład olać jakiś tam zestaw, zdjęcie albo coś, nie? No. Pytanie, czy zrobię vloga? Wiesz, nie ma sensu, Jakub, robienie vlogów. W sensie, ja nie widzę potrzeby, sensu i tak dalej. Vlogi to nie, to ja nie potrafię robić vlogów. Ja nie, to nie dla mnie. Vlogi to nie. Filmik, który mi wysłałeś na priv, powiedział co i jak? Jakiś filmik wysłałeś mi na priv?
Krótka przejażdżka po mapce. A, że gameplay na twojej mapie. No to byłoby trzeba zostawić na później może. Czy coś. Byśmy mogli później sobie o tym pogadać. No i tyle, no. Pod koniec live'a, co nie? Dobra, musztarda, siema, hej, witaj. Cześć, cześć. No. No i dobra, no to chyba tyle, nie? O której ten live z Białegostoku? No może 18, zobaczymy, może 19. Na razie tak jakby, no co, no mam miniaturkę, jakiś jeszcze plan muszę lekki na ten live wymyślić i będzie można go zrobić, co nie? Także no. Siemka Ketra, witaj, hej. No. Dobra, to co, to lecimy z ocenianiem? Myślę, że chyba można. Także właśnie. Jak ja teraz włączę tutaj tą scenę od live'ów, to czemu tu się Discord nie wyświetla? Jakoś... Ja to jakoś tak robiłem, że Discord też powinien być. O, no i jest Discord. O, no i dobra. I elegancko, i działa. No, to witam na serwerze. Kierowcy Adamcia, pozdrawiam. Wszystkich, co się tutaj znajdują. Czy coś? Nie wiem. Kanały są, jak są. Nie wiem, co by tu powiedzieć na ten temat. Przegląd Discorda, czy będzie? Nie wiem. Pewnie troli już może nie być, ale i tak chyba nie będziemy robili żadnych przeglądów. Chociaż możemy sobie się skusić wejść na ETS2. No i co? Ładne zdjęcia są, no fajnie. Ostatnio dużo tego tutaj się pojawia. W ogóle kanał ETS2 na serwerze to jest... No tu codziennie są zdjęcia wysyłane, nie? To jest taki kanał, który żyje swoim własnym życiem. W sumie tak naprawdę to wiele osób, które tutaj wysyłają jakieś zdjęcia, wiadomości, w ogóle się nie udzielają na głównym albo na innych kanałach, co nie? To jest też takie interesujące, że wiecie, że jakby serwer dzieli się na takie dwie grupy. Jedna grupa, czyli widzowie, którzy ogólnie są zainteresowani kanałami wszystkim, i druga jakby grupa widzów, która wysyła tylko na ETS2 zdjęcia i dyskutują sobie tam o wszystkim, nie? Związanym z ETS-em. No. Więc ten. Co sądzę o przejściach, które wysłałeś? Widziałem ten filmik z tymi przejściami dla pieszych. Gdzieś tu wysyłałeś, nie pamiętam gdzie. Ale no. Fajne, fajne te przejścia. Fajne, fajne. No, fajna sprawa. No. Siema, klawisz Gracjan, jeszcze witam. No i witam ogólnie jeszcze resztę osób, które się nie witały na przykład albo coś. Dobra, no to co? To lecimy z ocenianiem. Pierwsza tutaj, no będzie ciekawie, powiem wam. Zaraz wypowiem się na ten temat. Ale no, dobra, ruch. Może jeszcze przed tym. Wasze prace, no, na wasze prace wysłałeś. To możemy sobie zobaczyć na wasze prace, wejść. Gdzie są wasze prace? Tutaj. No to... No tak. Paja, prawie go rozjechał. Ale się zatrzymał i ten też. No fajne. Fajne to jest. Super. Ładny człowiek w ogóle taki. Wygląda jak człowiek. No. Ten. No, mogę to wyłączyć? Dziękuję. Czemu muzyka nie gra w ogóle? Halo. A, gra tylko po cichu. Dobra, no to tego. No to lecimy z ocenianiem, nie ma co przedłużać, kurczę, bo ja tutaj gadam i się nie mogę skupić na jednym. Także ten, gdzie ja tutaj, wasze zestawy, no i dobra. Także słuchajcie, pierwszy zestaw, pierwsze zdjęcie. Słuchajcie, podesłane przez Madzie, tytuł Moja różowa fura, gra PCD, marka pojazdu DAF. W miejsce wykonania zdjęcia Sławno, no i autor zdjęcia Madzia. Powiem tak, bardzo pięknie wytłumaczone wszystko, mamy ładnie wszystko wypisane, to też bardzo fajnie. Jak na Roblox to jest bardzo, bardzo fajnie. No ale co by tu powiedzieć o tym zdjęciu? Słuchajcie, jak na Robloxa, to tak serio totalnie... Czemu ja w ogóle mam jakieś kreski? Tak totalnie nawet nie zwracając uwagi na to, że to jest Roblox, to muszę wam powiedzieć, że to jest nawet ładne zdjęcie. Jakby w sensie chodzi o to, że na Robloxie, no jakby... Jak ktoś chce robić zdjęcie w Robloxie, to te zdjęcie, nie wiem, jaki jest kanał Roblox gry, to zaraz tu znajdziemy może jakąś fotkę. To są jakieś, no dobra, no tu umiecie w sumie te zdjęcia robić. Ale no na przykład tu. No to takie, o, se można zrobić zdjęcie w PCD, gdzie jest czat, gdzie jest tabulator ten cały, wiecie, ogólnie te całe jakby overlaye, nakładki, nie? Albo to. No to ok, można tak, ale no właśnie to też fajnie, jak ktoś potrafi zrobić takie zdjęcie, bruch, nie tu. Jak ktoś potrafi zrobić takie zdjęcie, jak tutaj Madzia zrobiła, czyli że totalnie nie ma czatu, totalnie nie ma nic, tylko jest tak jakby zdjęcie takie, jak powinno być, czyli no jest ta ciężarówka różowa, bo różowa, ale no fajnie, nie, no fajnie wygląda ten DAF akurat, no tak babski tir, no sobie tu powiedzieć.
No i dodatkowo znaki drogowe, no kurde, no to jest, słuchajcie, 10 na 10 i tyle w temacie, no to wygrywa odcinek, widzowie, no super zdjęcie, no dokładnie, no Mateusz tutaj, Oczkow, no, ja bym dała 1 na 10, to jest 1 na 10, tam nie wiem ile więcej by powiedzieć, to wygrało odcinek generalnie, bardzo piękna tutaj, naprawdę, to jest na miniaturkę, no. Nie ma co patrzeć dalej. Norel w sumie, Norel. Nie ma co patrzeć. No, wygrałaś odcinek. Gratulacje, Madziu. Ta, co to się ładuje mi tutaj na kursorze? Nie wiem. Ale, gdzie ja jestem w ogóle? Gdzieś zaleciałem tutaj. Nie ma co patrzeć reszty tych. To jest wygrane zdjęcie. No, ale no tak, dobra, ale teraz tak już serio, serio, nie? No to... Fajnie wyszło. Szkoda, że jest tak ciemno, bo to jest Roblox, no i noc i tak dalej, ale już okej. Grafika taka trochę chyba na średnich była ustawiona, czy coś. Mogłaby być wysoka, ale już okej. No ale no te znaki są, to przynajmniej tyle, no to... No cóż, ktoś wie, jak się robi zdjęcia, ten wie, no i zrobi dobrze. No świetnie, jeszcze jak stary wchodzi, kurde, bez zapukania, no fajnie. Przyszedł, coś tu rzucił mi strój, kurde, jakiś z siłowni, no fajnie. Kończymy live, idziemy na Bobloxa. Co, grać Bobloxa idziemy? Nie, no jeszcze muszę ocenić, no. Poszedłbym pograć z wami, ale kurczę, muszę tutaj, no. Dobra, no słuchajcie, ocenimy tam na szybko i tyle w temacie i później coś się tam ogarnie. Gacie? Nie, nie gacie, znaczy... Spodenki. Umbo. I luchomajty, ta, od razu może. Ten, podpasko, tampony. No, czerwone, no bo to takie specjalne, bordowe po prostu. No, dobra. Umbo. Dobra, to ten, to dalej. Szoson, tytuł, spotter, gra ETS-2, marka pojazdu Volvo, miejsce wykonania zdjęcia Dania. No i autor zdjęcia to ja. Rozumiem. Nie przypominam sobie, żebym robił takie Volvo. Nie, dobra, okej. No, to co by tu powiedzieć na ten temat? Ja po prostu na ten temat chciałbym powiedzieć, że ładne zdjęcie, tylko szkoda, że format taki 1 na 1, że to jest kwadratowe. Tak trochę bruch to wygląda, w sensie... Znaczy, fajnie wygląda, ale nie nadaje się na miniaturkę, co od razu dyskwalifikuje to jako zdjęcie na, nie wiem, wygranie czy coś, odcinka. Umbo. Ale wy nie wiecie, o co chodzi z tym umbo? Bo... Piszecie, że te umbo, jakby ja wiem, że to jest umbro, czy coś, ale kurczę pieczone, ja muszę wam pokazać chyba, bo... ja wam muszę po prostu chyba to pokazać, bo wy nie wiecie. A koszulka, umbo? No o to chodzi, no. Duża umbo. Umbo. To jest... Umbo. Umbo. I bluza umbo. No. Spodenki umbo. Gdzie to jest? Afryka, 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 umbo. No właśnie, for Afrika. Rel. Dobra, tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Ja po prostu na ten temat chciałem powiedzieć, że to jest umbo. Proszę mnie tutaj nie dyskutować ze mną. No, więc umbo. Dobra, wracając. Mamy ładne Volvo, fajną naczepę Kron, fajny zestaw generalnie, fajna jakość zdjęcia, wszystko jest takie ostre, kolorowe, jakby kontrast wszystko, no po prostu jest piękna grafika, super to wygląda, fajne flary na światłach. No w ogóle super to wygląda tutaj wszystko. No jakby tutaj chyba to jest zdjęcie w ogóle zrobione na ETS-ie na 4K, tak mi się wydaje. Chyba jakoś tak ogólnie zauważyłem, że jak ktoś gra w ETS-a na 4K i robi zdjęcia, to właśnie te zdjęcia wyglądają tak. Tutaj ewidentnie gościu, kto jest Szoson, tak? Pan Szoson gra w 4K, tak mi się wydaje. I po prostu zrobił tak jakby zdjęcie, jeszcze sobie tak przyciął. Mimo to, że to jest taki format przycięty, to jest to bardzo ostre, ładne zdjęcie. I no ewidentnie tutaj jest jakaś fajna rozdziałka. I dlatego to ładnie wygląda, co nie? Także no, fajny zestaw, fajne Volvo, ładnie tutaj wszystko wygląda. Chociaż tu spoilera chyba nie ma, nie? Czy, no nie ma. To bruch trochę.
Ale dobra, nieważne. Nawet jeśli to też fajne, tutaj tabliczki w środku. Radomsko Maciek, prawda, nazwa firmy. Fajne, fajne. Jak dla mnie to jest takie 8 na 10. Mogłoby być 8,5, gdyby było to w tym innym formacie albo coś. No ale no. Znaczy 4K to są tylko foty, a gra podstawowa jest bez 4K. No, ale możesz przecież sobie łączyć grę na 4K, Mat. Ja grałem, słuchajcie, w ETS-a na 4K w szkole, co ciekawe. No, to jest w ogóle abstrakcja, nie? Że w domu mam Full HD, a w szkole mam możliwość grania w ETS-a na 4K, no bo mam tam te w końcu iMac-i, tak? Czy to się tam jakoś tam nazywa? Te komputery od Apple'a, nie? Te MacBooki, MacBook to jest chyba laptop. Ale no te Maki są, nie? I no tam one mają wyświetlacze 4K normalnie i no serio ten ETS wygląda jakoś tak ładniej, tak serio. Ruch, no i widać różnicę i dlatego też mnie to ostatnio skusiło na to, żeby sobie kupić po prostu nowy monitor, nie? I dlatego też zbieramy na nowy monitor, chociaż ten Samsung Odyssey to nie będzie to, co tam w szkole mam, jakby, bo to nie jest ta rozdziałka, więc pewnie też to się zmieni generalnie. Będzie inny monitor zbierany, bo pomyślałem i jednak chyba coś innego będzie trzeba wybrać, ale nieważne. No ale no ogólnie to ładnie, 8 na 10, lecimy dalej, teraz Shibis. Tytuł jadymy dalej po tej Rosji, gra ETS-2, marka pojazdu, model pojazdu Mantę GX, trasa Berlin, Pyeongchang. O kurcze, Korea Północna, zobacz jaką trasę sobie chłop zrobił, to jakiś map combo. I mogę wam powiedzieć, że ja w sumie też taką trasę mogę zrobić, bo też mam map combo. I kurcze, można by kiedyś się przejechać na takiej trasie długiej, nie? No, miejsce wykonania zdjęcia gdzieś w Rosji, autor zdjęcia Shibis. No i dobra, mamy tutaj taką fotkę. Czy ja wiem, czy jest jakaś ładna, wybitna? No tak średnio bym powiedział, jakby no ta grafika może jeszcze ujdzie, ale no ten zestaw taki jest, no ta naczepa się tak świeci, no tak wygląda jak na taką, nie wiem, taki zestaw, co na wschód jeździ, nie? Gdzieś tam po Rosji i tak dalej. Tu chyba gdzieś na Southern Region jest zrobione zdjęcie, bo taki autobusik też jedzie, tam charakterystyczne to jest na tej mapie, że tam takie autobusy jeżdżą stare i w ogóle, więc no. No dobra, fajnie. Jest klimacik ruski, nawet sklep jakiś tutaj jest, tak? No ale jakoś to zdjęcie tak do mnie nie przemawia, nie wiem co wy myślicie, ale ja bym tutaj dał takie, nawet bez dłuższego się zastanawiania, nie wiem, 7 na 10, tak po prostu, może 6,5 nawet. 6,5. Jakoś ta grafika, nie wiem, te niebo, jakieś takie, po prostu to jest zwykłe zdjęcie z ETS-a, które tak nie powala, co nie? Taki standard. Fajnie, że jest tablica, fajnie, że są naklejki na Francję, ale jakoś tak, kurczę. 6,5 na 10 chyba, nie? No i lecimy dalej. Widzę, że wy podobnie, 5,5, 6,5, 7 na 10, spoczko. Widzę, że się zgadzamy trochę z opinią. No to lecimy dalej, czwarty zestaw. Czwarty? Jak to na tej liście ma zapisane? Tak, to jest czwarty zestaw, a live już trwa 20 minut, no a to jeszcze mamy dobrze z czasem w sumie. Tytuł Dafik po modernizacji, gra Euro Truck Simulator 2, marka pojazdu DAF XG Plus Loadek, autor zdjęcia ja. No i dobra, mamy tutaj dwie fotki DAFa XG, takiego dowalonego w sumie DAFa XG, bo z RMX-u dodatkowo z fajnym tuningiem. Jeździłbym, szczerze, jeździłbym takim tirkiem, sobie w takim firmowo ogólnie, co nie? Jakby tak, nie wiem, no, jakbym miał czas na wirtualne firmy do ETS-a albo coś, no, to bym takim mógł sobie jeździć zestawem fajnym, nie? Takim DAF-em w ogóle. Jakby, zobaczcie jak ładnie to wygląda, ten tuning tutaj, co nie? Tego DAF-a. Jakby w ogóle na początku, nie wiem jak wy mieliście, ale ja tak ogólnie bardzo byłem zmieszany widząc tą ciężarówkę, jak ona się pojawiała na rynku. Bardzo mi się nie podobał ten DAF w sumie. Wyglądał jak taka mydelniczka, jakiś taki wypchany, wybomboszony, taki okrągły jakiś. Ten przód miał po prostu taki wydłużony strasznie, co nie? Ale tak z czasem, jak już ta ciężarówka serio też się w prawdziwym życiu właśnie pojawia coraz częściej i tak dalej, jak to widać na tych drogach, to fajnie wygląda i szczerze, fajny jest ten DAF. I teraz w ogóle też z tym tuningiem, co nie? Tutaj jakieś te, mamy trąby, prawda? Tutaj jeszcze dodatkowe światła, tutaj gdzieś na grillu, tutaj gdzieś coś. W tym malowaniu firmowym RMX-u, nie? Wygląda tak bardzo ładnie, schludnie i tak, no taki ładny po prostu tuning, taka serio fajna, dopieszczona ciężarówka firmowa. No i plus ta naczepa, nie krona, tylko kogla, no też super to wygląda ze sobą. No ładny zestaw, super firma, no co by tu dużo mówić. 8,5 na 10 i
I idziemy dalej, no. Piękne, piękne zdjęcia, fajna jakość, grafiki też tutaj nie, bo akurat chyba z podstawki z gry, ale i tak ładnie wygląda. No tutaj tak, to są podstawowe zdjęcia, grafika chyba w ogóle czysta z ETS-a, nie? Może lekka obróbka albo jakiś reshade i tyle. Ale mimo wszystko i tak to pięknie wygląda. Także lecimy dalej, piąty zestaw od Michała. Przed tym jeszcze się przywitam z Parkour i Porady, witaj, hej. Od was widzę, że tutaj też wysokie noty poszły, 8, 9, 10 na 10. Także też sporo dajecie tutaj. No ale dobra. Kolejny zestaw, właśnie teraz od Michała. Gra ETS-2, marka pojazdu Volvo FH4. Miejsce wykonania zdjęcia, jakiś tam parking przy A2. No i słuchajcie, jakże już chyba legendarne Volvo Michała. No, trochę chyba każdy je zna. Trochę już się mogło też niektórym znudzić, ale no to jest to Volvo, którym Michał jeździ zawsze i jeździł zawsze i pewnie jeszcze będzie jeździł. Czyli te niebieściutkie Volvo FH bez loadeka, które by tu pięknie wyglądało z loadekiem, ale już oj tam. No i no okej, co by tu powiedzieć na ten temat. Tablica jest, wszystko jest. Ocenialiśmy już kiedyś tą ciężarówkę w sumie. Teraz tutaj jeszcze jest jakaś fajna nowa naczepa, taka cysterna fajna, elegancka. Fajnie to razem ze sobą wygląda, chociaż ja jeszcze bym widział gdzieś jakieś tutaj logo firmy na drzwiach, albo gdzieś tutaj na tym globie, co nie? Nie wiem, jakoś żeby to tak fajniej, bardziej firmowo wyglądało. Tabliczka od ADR-u bez tych napisów, no to nie wiem, może na pusto chłop jedzie czy coś. No ale, no, jest tak w miarę okej, no. Jakoś tak, nie wiem, loadek jeszcze by się tutaj przydał i byłoby serio fajnie, tak bardzo fajnie. No. Ale jest okej i jak dla mnie to jest zestaw na takie 7,5 na 10. Niebo ładne, z podstawki, przy McDonaldzie jakaś tutaj fotka zrobiona, gdzie to jest w ogóle. Parking przy A2, no to okej, no. Czyli typowa autostradka, jakaś stacja, jakiś McDonald. W środku jakieś tutaj bibeloty są, także spoko. Dobra, no to 7,5 na 10 i lecimy dalej. 7 na 10 te koguty i światła trochę psują. Koguty i światła mówisz? No czy te koguty? Nie, no te koguty są spoko, chociaż mógłby być tutaj taki jeden kogut po prostu. Ale nie, no bo zobacz, też on ma tutaj te ururowanie takie od Volvo specjalne, co nie? No to nie, no to pasuje według mnie te koguty i te światełka tutaj. Nie, no dobrze to wygląda, komponuje się spoko. No fajny ogólnie zestaw, też ta naklejka jest tutaj też od tablicy rejestracyjnej. Naklejki te takie ogólnie z napisami, no fajnie to wygląda. Git, git, 7,5 na 10 lecimy dalej. Dobra, i teraz mamy Mata. Kania z Długołęki, gra Euro Truck Simulator 2, marka pojazdu Scania NG440S, autor zdjęcia ja, znowu ja, świetnie, nie przypomina sobie, żebym robił taką Scania, ale okej, dobra, no ale co by tu powiedzieć, no ładne zdjęcia, Matt ogólnie umie od jakiegoś tam już czasu robić ładne zdjęcia w ETS-ie. Dziękuję za suba, Paweł, dziękuję, dziękuję, no ale wracając, no to Matt od jakiegoś czasu już tam serio coś potrafi, bo pamiętam jeszcze kiedyś, co tam Matt robił, co wysyłał i tak dalej. No, no, kurczę. Fajny reshade, fajna grafika, tak, taka trochę fotorealistyczna w sumie, w sensie jeśli chodzi o te kolory tutaj jakby, nie? Że to nie jest takie przejaskrawione, jakby to są takie stonowane tutaj kolory tutaj, tak? Tutaj. No, i co by tu powiedzieć? No fajna biała Scania, fajnie to wygląda tutaj z tą naczepą, z tym logo tutaj. Jakby no pasuje to do siebie, mimo że ja czasami tych białych ciężarówek no nie lubię, tak, no bo serio jak ktoś robi białą ciężarówkę i czerwoną naczepę firankę, to normalnie żyłka pęka czy coś, bo tego jest za dużo, co nie, no ale dobra, mamy tablicę, podoba mi się, fajna, ładna tablica, nie wiem czy to jest, tak, to jest ta z tego license plate packa, bo jeszcze jest drugi mod na tablicę, który wygląda w sumie trochę lepiej, ale nie wiem czy tam się DDS-y podmienia, czy co to jest za mod, wiem, że Oczkow z tego korzysta i no, możesz mi powiedzieć Oczek, jak chcesz, jak to tam wygląda w tym modzie i w ogóle, czy on, na jakich on ciężarówkach w ogóle działa, bo jakoś tak nie ogarniam za bardzo, nie, jak to może tam wyglądać, no ale dobra, tabliczka TIR tutaj za szybą, no, no ładnie, git jest, no, tu też, fajny, fajny zestaw, spoko, nie ma do czego się przyczepić, zdjęcia też są ładne, to jest w ogóle next gen tutaj, ciekawe skąd Matt ma next gena, ciekawe, ciekawe, no to jest niebo z next gena tutaj, no interesujące, interesujące, ciekawe, no dobra, no to jakie wy tutaj
1 na 10. Okej. Okay. 9,5 na 10. 8,5 na 10. 9 na 10. No, to co by tu powiedzieć? No, ładne zdjęcia. No, ja obiektywnie ocenię. I powiem po prostu, że to jest 8 na 10, no, no ładnie to wygląda, no ładne zdjęcia, brakuje tutaj mi na przykład, nie wiem, no tutaj akurat to jest zdjęcie gdzieś zrobione na jakimś placu, ale tutaj jak już jest zdjęcie z autostrady, to nie wiem, jakiś samochód mógłby tu jechać z tyłu, albo jakiś znak mógłby być, no takie smaczki, które no mogłyby być, a ich nie ma, nie? Więc no, za szare, wyblakłe, no te zdjęcia takie no są trochę za szare, wyblakłe, ale jakby to też dodaje takiego klimaciku i akurat mi się to podoba, nie? Ruskie stronki oddają, a na ruskich stronkach mówicie. No można, no można na ruskich stronkach, jak chcesz, tak możesz mieć, no. DDS-a się podmienia. A, no to... to interesujące. Wygląda jakby to było zmodelowane w jakimś blenderze, czy nie wiem czym. I jakby to były takie gotowe tablice, które są w ogóle 3D, co nie? Jakoś tak nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje. Madzie, 1 na 10 slay, no slay 1 na 10. Pięknie. Dobra, idziemy dalej. Brud. Kolejny Air Max. I to jest chyba Air Max, który dzisiaj drugi, trzeci? Drugi. Bo ogólnie, słuchajcie, słyszałem coś takiego, że ten odcinek 23 miał być w ogóle tutaj zdominowany przez Air Max. Tak mi Hubert powiedział i miały tutaj być ponoć na tym odcinku same zestawy Air Maxu, ale coś nie wyszło. No ale no, dużo tego było i jest, bo jeszcze Air Max dzisiaj się pojawi chyba dwa razy. No właśnie, jeden... i dwa, i no właśnie. Air Maxów dużo, 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 dużo Air Maxów. No cóż, ja powiem na ten temat tyle. Air Max. No, dobra. No tak ponoć sobie mówią wewnętrznie na tą firmę. Tytuł ciężki transport na Kirgistan. Gra ETS-2, marka pojazdu Dafix G+, 480. Autor zdjęcia Dormer. Dormer? Dormer? A to nie Brud przypadkiem? Nie wiem, może Brud zmienił nazwę. Ale dobra, no to co? Mamy tutaj DAF-a XG kolejnego. Ale zobaczcie, no mimo, że to jest Air Max i tak dalej, to już się to trochę różni, co nie? No bo tutaj mieliśmy takiego DAF-a R9 Air Max i on jest taki tutaj dopieszczony, taki dotuningowany, pewnie puszczany gdzieś na jakąś zachodnią Europę, gdzieś tam Hiszpania, Francja, ale chociaż naklejek nie ma. No to nie wiem, gdzie sobie tam jeździcie tym zestawem, ale no ogólnie tu widać różnicę, że to jest takie elegancko dopieszczony Dafik ten, a tutaj taki trochę bieda wersja. Niby jakieś światełka ma, coś, ale na przykład już między ośki nie ma. No i tak ogólnie to widać, że to taki bardziej na wschód, co nie? Taki R6 Air Max, nie? Tutaj grill też ten w szary. No taka biedniejsza wersja i niższa chyba kabina też, chociaż nie wiem. No i też naczepa jest tutaj dłuższa, też naczepa kogla, ale to ta dodatkowo taka plus 1,3 metra i tam dalej te takie te. Fajne, tak by to też fajnie tak wygląda, że w firmie macie kilka zestawów i one sobie różnie jeżdżą na różne tam państwa. No i też zdjęcie w ogóle tutaj, no to jakiś Kirgistan, tak? Tytuł? No niby na Kirgistan, ale nie wiadomo, gdzie te zdjęcie zrobili, nie? Jakby no może to gdzieś być, no na pewno na Azji. Gdzieś tam w kierunku tego Kirgistanu. No, czekaj, Kirgistan, jak ja tutaj mam tą mapę. To jest Kirgistan, Uzbekistan. Tu jest Kirgistan, on z Chinami, tak? Graniczy. To na Kazachstanie pewnie to zdjęcie. Albo to jest, albo na tym zdjęciu mamy Uzbekistan, albo Turkmenistan, albo Kazachstan. Albo Tadżykistan. Nie wiem. To są Stany generalnie te. Ja nie ogarniam trochę tych państw, szczerze to, no, jak będę miał geografię, jak będę musiał się uczyć tych Stanów, wszystkich tych właśnie Kazachstanów, Kirgistanów, Uzbekistanów, Turkmenistanów i tego, to będzie jakby nazwy jeszcze można spamiętać, ale później, żeby to pozaznaczać gdzieś na mapie, to no, jeden wieczór gdzieś tam na seterce się pouczysz i będzie git, nie? Geografia to pamiętajcie, bardzo łatwy przedmiot generalnie i no, ja czekam na geografię. Pozdrawiam. No ogólnie to dobra. No to wracając, no to okej, okay, zestaw ładny, ale wykonanie zdjęcia, znaczy wykonanie zdjęcia też, kadr jest też spoko, ale miejsce wykonania tego zdjęcia, no to są to, no to właśnie są te kraje, o których przed chwilą mówiłem. No tam za bardzo tak, kurczę, nie jest ładnie i to też widać po tej mapie, bo te mapy też nie są w takiej jakiejś, nie wiem,
w takim standardzie SCS-owskim, ładnym, robionym, po prostu to są takie mapy, które dodają te tereny. Jakby no tam też tak to nie wygląda pięknie, wszystko ładnie, no to są takie ubogie kraje i tak dalej, więc no... No, co by tu powiedzieć? To jest taki 7 na 10, tak mi się wydaje, no, jakby... Dużo tutaj zestaw nadciąga, bo nie wiem, no na przykład też te niebo jest takie se zwykłe. I w ogóle, no, tak po prostu 7 na 10, nie? Ładnie, ale no. Mocne 8 na 10. No, ja powiem, że 7 na 10 i no, i tyle. No i lecimy dalej w sumie. Tutaj Brut jeszcze widzę, że jesteś, siemka. Dominik robił to zdjęcie w Turkmenistanie. Aha, czyli pewnie... Jeśli trasa, skąd była ta trasa? Nie wiem skąd, ale podejrzewam, że albo wjechał do tego Turkmenistanu z Kazachstanu, albo z Azerbejdżanu jakoś? Promem do... Jak to się nazywało? Krasno... Nie. Krasnowodsk? Nie, to nie. To się tak... Turkmenbaszy chyba to się nazywało. Baku? No dobra, nieważne. Ja mam starą tą mapę, bo u mnie Sudan jeszcze jest niepodzielony na północny i południowy i Kosowo chyba... Jest Kosowo? Kosowa też nie mam na tej mapie. To jest mapa z 2000 nie wiem którego roku. Dobra. Kacper, czyli Oczkow, czyli wilk w garniturze. Tak jak i Mateusz El Turtelo, też wilk w garniturze. I jeszcze komik Zmywarka, który też jest wilk w garniturze. I pół serwera wilk w garniturze. I Katekarin w szczególności. No dobra. Tytuł Basilus 1752. To jest dobre piwo tam. Tak mi się wydaje. Grat i rasy. Marka pojazdu Volvo FH4. A jak żeby inny tir. No, co by tu powiedzieć. Miejsce wykonania zdjęcia Austria Graz. No i autor zdjęcia Me. No i dobra. Mamy zdjęcie. Ładne zdjęcie. W jesiennym klimacie, zrobione na Austrii. I no, jest klimacik, bo chłop zajechał na piwo. Basilus, no kurde, fajnie to wygląda tutaj. Ładne, ładne miejsce w ogóle tutaj, te Austria teraz super wygląda. No ale dodatkowo, no to ogólnie, no... Tutaj ten budynek, ten domek, nie? Tutaj te wszystkie jakby rzeczy dookoła, co się znajdują, te szczegóły. Ławeczki, tutaj te logo jakieś tego baru, tej karczmy, nie wiem. Tu też coś jeszcze jest, tak? Jakaś flaga, tu jakiś kosz, nie? Dużo jakichś drzewek i tak dalej. Fajnie to wygląda. Też dodatkowo jeszcze to niebo, co nie? Mamy takie tutaj przyciemnione, jakby się już wieczór zbierał. I w ogóle... Jest takie trochę ciemne to zdjęcie, tak jak Oczek sam pisał na Mata, że ciemne zdjęcie, jakieś przytłumione, no to tutaj w sumie to samo jest na twoim zdjęciu, też tak jest ciemno trochę. No taki po prostu jest klimat teraz, tak? Jakby w sensie jest jesień, się robi ciemno, szybko jest w ogóle ciemno za dnia tak trochę, co nie? Więc no, co tu dużo mówić. No ale no, fajnie wygląda ta naczepa tutaj, te Volvo, też właśnie jest ten mod na te tablice, te inne z tymi DDS-ami takimi podmienianymi. Fajnie to wygląda właśnie. No fajny Volvo w lowdecku. No, no, no ładnie, no co by tu dużo powiedzieć, no. Wszystko co trzeba. Nie no, czemu tak surowo? Postaram się chociaż. No tak, no, postarał się chłop. Czemu 4 na 10 tylko? Czemu 0 na 10? Myślę, że MySocialowo. Gdzie MySocialowo? Tutaj? Gościu, to nie jest żaden MySocial tutaj. Chłopiak, ja pamiętam, jej, ale mi się teraz przypomniało, słuchajcie, ja pamiętam jak był kiedyś konkurs na moim kanale, na wygranie DLC Iberia. O Boże, jakie to, przypomniało mi się. Słuchajcie, jeden z widzów, jak był ten konkurs na wygranie DLC Iberia, to chyba było trzeba Reno Ranch T zrobić fotę i wysłać. Czekajcie, jeden z widzów wysłał to zdjęcie na serwer MySociala, a MySocial jest taki, że bierze zdjęcia swoich widzów i jak robi se live'y, to wkleja sobie te byle jakie zdjęcie na miniaturkę, co nie? I je edytuje. I pamiętam, że na miniaturce z któregoś tam live'a gdzieś sprzed roku czy tam ileś, gościu wkleił zdjęcie z tym Ranch T od mojego i jego widza i tam była tabliczka Adamcio. I to było zdjęcie moje, tak jakby w sensie do mojego konkursu. No, XD, nie? Chłop wziął fotę z tabliczką Adamcio, ja, i to było widać jeszcze dobrze, bo to było ładnie wykadrowane. Ja takie patrzę, co nie, na główne, jak jeszcze go miałem w subach, jak go subskrybowałem, tak sobie patrzę.
co jest, kuźwa, czemu tu jest tabliczka Adamcio, co jest, o co chodzi, nie? I tak patrzę, on sobie gra na Tracker SMP, w ogóle nic nie związane ze mną i takie, aha, okej, okay, nieważne. Później mu tam chyba donate'a nawet wysłałem, za co teraz w sumie trochę głupio i żałuję, bo mogłem sobie te 2 złote czy tam złotówkę, nie wiem, przekazać na bułkę w Biedronce, ale no... Skisłem trochę, jak to zobaczyłem. Nawet pamiętam gdzieś na głównym coś tam pisaliśmy. Nie wiem, jak ktoś z was by był w stanie znaleźć tą wiadomość i wysłać link do tego, do tamtej sytuacji, to fajnie by było, to byśmy mogli sobie to przypomnieć pod koniec. Jakby tutaj gdzieś na głównym, nie? Wyszukać, o tu, wpisać, w, nie wiem, zawiera, coś tam znaleźć jakoś. Nie wiem, poszukajcie jak możecie. Przypomnimy i się pośmiejemy z tego. No, kiedy otworzę wasze zestawy, w tym tygodniu teraz co będzie, otworzymy sobie kanał. Chociaż też, czekajcie, bo czy ja za tydzień będę mógł zrobić live'a? Bo to też jest ważne. Ja chyba za tydzień nie mogę, bo mam imprezę. No, czekaj. No, jeszcze nie wiem w sumie jak to będzie, czekajcie, bo za tydzień jest który? 18... 19, 18 chyba, ja mam jakoś coś... Coś ja chyba mam za tydzień, tak mi się zdaje. A, już wiem. To za tydzień chyba live'a nie będzie z waszych zestawów. Ale może w tygodniu, ale to też nie chcę wam obiecywać, bo u mnie w tygodniu teraz będą skrócone lekcje prawie, że codziennie, bo w szkole będą próbne matury w końcu. W końcu się doczekałem, że maturki próbne będą pisali, więc lekcje się będą zaczynać. Ja się przestraszyłem. Cholercia. Dziękuję za donate'a. Czemu to robisz, Błażej? Jezu. Nie spodziewałem się. Błażej Cebulak. 10 zł. No dziękuję. Bitma Admacio. Admacio? A to nie do mnie to tam, cześć. Idziemy dalej. Dziękuję, witaj. Hej, cześć Błażej. Witam. Dziękuję za donate'a. Pozdrawiam. No. Tak. U mnie w szkole teraz próbne matury. Tak jak właśnie mówiłem, będą. I będzie krócej i... w ogóle szybciej do domu i później na lekcje i w ogóle fajnie, cieszę się. Więc no. No i dziękuję za... no jakby granat, nie? I dziękuję za donate'a, dziękuję za dyszkę tutaj. Pozdrawiam. I no. Dobra, to co? Ja oceniłem w końcu to zdjęcie od oczka, czy nie? Chyba nie. No to co? 9 na 10, nie? Myślę, że wszyscy się zgodzą, że to jest 9 na 10. Ładnie, wszystko pięknie, podoba mi się, sam bym takie zdjęcie zrobił i dał na miniaturkę, tutaj jeszcze tylko live by było można wkleić, tak jak normalnie My Social, nie? Wkleić live, dodać jakieś logo ETS, a tutaj mordę tą Adamcia moją, tą z tego i normalnie live'a zrobić sobie, a i miniaturka gotowa, haha, widzicie. Albo tutaj o Bartixa, albo w ogóle bym wszedł sobie na ETS2 i sobie tak patrzę, jakieś ładne zdjęcie, tutaj to nie wiem, Kuba coś wysłał, może coś w jakimś formacie, tutaj do Mixi, nie wiem, jakoś tak może wyniek, nie wiem, tutaj jakieś takie, co by tutaj jakoś takiego tira by jakoś tak pobrać, pomadek może nie, ale jakoś tak też może nie, a co to za jakieś, o kurczę, ja pamiętam te koleżanki na Rusmapie, ajajaj, pamiętam, kurczę, było, no na Rusmapie, ja wiem gdzie nawet są te panie, ja wiem gdzie spotkać nawet, znam miejscówkę pod Moskwą, gdzie stoją. No nie wiem, na przykład sobie bym wziął takie zdjęcie i bym sobie tutaj pobrał i zrobił sobie Adamcio i na live'a bym na miniaturkę dał. Fajny pomysł, myślę, że przewyborny. Dobra, to co? 9 na 10, lecimy dalej. Teraz będzie Tomasz Hajto, czyli Bartix, czyli jakiś Bartuś. Tytuł jedziemy na załadunek, gra ETS2, marka pojazdu Volvo FH. Który raz już dzisiaj to Volvo się pojawia, to nie wiem, chyba trzeci, czwarty. Już dzisiaj, to jest dzisiejszy odcinek o Volvo. W takim razie. Dzisiaj Volvo FH4 tutaj dominuje. Miejsce wykonania zdjęcia Stanisławowo Real Poland 1:1. No i autor zdjęcia, czyli Bartix. No i mamy tutaj bardzo ładne zdjęcie, które ma swój bardzo fajny klimat, bo ogólnie powiem wam tak. No jest to mapa Polski od Bartixa. Nie ma tej mapy jeszcze publicznie dostępnej dla wszystkich. Mapa kiedyś tam się pojawi w końcu, jakaś wersja. Myślę, że jak będzie wydana, to serio zrobi jakąś tam furorę trochę. Na pewno tam WB zrobi jakiegoś live'a, tam Matamet może jakiś film, nie wiem, naprawdę, fansim, sporo osób się może tą mapą zainteresować. Ja mam nadzieję, że tą mapkę dostanę gdzieś kiedyś też jeszcze przedpremierowo, przed wszystkimi właśnie wujkami, bohunami, fansimami i tak dalej, że będę mógł pierwszy sobie ograć tą mapę. Jako, że tutaj Bartix to zaufany, prawda, dobry widz i tak dalej, myślę, że może się dogadamy tam w kontakcie. No to generalnie to ładna mapa i też co mnie tutaj cieszy i też co widać na tym zdjęciu, to, że tutaj na tej mapie są takie fajne, wąskie drogi. Jakby zobaczcie, jaki ten pas jest wąski, jak tutaj te Volvo się ledwo mieści.
To jest super i to mi się bardzo podoba i dlatego też się nie mogę doczekać tej mapy. Bo jakby to jest taki fajny klimat, bo jak się jedzie ciężarówką w prawdziwym życiu, nie? To się siedzi wysoko i jakby te drogi, co nie? Krajówki i tak dalej, one się wydają strasznie wąskie, bo też takie są, nie? Te ciężarówki no ledwo się mieszczą w tych swoich pasach. I jakby na tej mapie będzie taki klimat tych takich dróg wąskich, nie? Że to się jedzie serio tak wysoko, będzie się czuć jakby się jechał tą ciężarówką po takiej krajówce. I to jest coś, czego mi brakuje na mapach typu, nie wiem, Fikcyjna Polska, typu Projekt Koszalin, tam chyba coś takiego było akurat, albo to była ta inna mapa. To była ta mapa po lesie Lubelszczyzna, o tam chyba były takie wąskie drogi, od Bówka, tak mi się wydaje. No ale no, coś tego typu, nie? I to jest bardzo fajne i to mi się podoba. No i ogólnie, mimo że to zdjęcie tutaj pokazuje tak naprawdę zwykłe Volvo ze zwykłą naczepą Krona, to powiem wam, ono mi się bardzo podoba. Jakby to zdjęcie jest takie bardzo ładne, jakby fajna pogoda, w sensie pora dnia jest taka w miarę okej, okay, ładna grafika, fajnie to Volvo wygląda tutaj, w ogóle no, nie wiem, nie ma tutaj jakiegoś takiego, nie wiem, tuningu czy coś, Koszalin, a to Kalisz, a dobra, to mi chodziło o ten Kalisz, dobra, nie Koszalin, tylko Kalisz, mi się te mapy mylą, przepraszam, no ale no ten, więc tak, to tutaj właśnie, prawda mówiąc, bardzo ładnie mi to się podoba. Bardzo mi się to podoba. Podoba mi się to zdjęcie, o tak powiem. Ładnie jest, tak? Zwykłe Volvo, zwykła naczepa, nic takiego porywczego i tak dalej, ale serio ładnie to wygląda. I to, co jest w tle i reszta na zdjęciu, ten samochód tam jest spoko. Ta barierka tylko tak trochę bruch, można byłoby to tak wykadrować trochę od góry, może trochę coś gdzieś wykombinować, byłoby lepiej, ale i tak jest ładnie. Także ode mnie tutaj leci ocenka 7,5 na 10. Ładne zdjęcie, ale takie, no jest okej, okay, nie? Jeszcze jakiś znak drogowy mógłby się pojawić, czy coś, byłoby fajnie. Witam wszystkich, witaj Majster, hej, cześć, no. Majstoszel to inteligentny jest bardzo, ale nie z tej strony, co potrzeba. No właśnie. Moje uszy na słuchawkach jesteś. No, ten donate tam, co był, to tak trochę zmielił uszy. Czy oceniałem zestaw Zakolińskiego, a to ja nie wiem, kto to taki, także nie wiem. Może tak, może nie. Volvo to dobry tir. No, no dobry, no dobry, co by tu powiedzieć, no. Chociaż szczerze mi się już trochę Volvo znudziło, jakby jeśli chodzi o dźwięki silnika, co nie? Jak ostatnio sobie zrobiłem w ETS-ie tę mapkę całą, tę map combo i miałem rozkminę, jaką ciężarówkę sobie kupić, to ja właśnie myślałem nad Volvem FH5 albo nad jakąś Scanią, tą od Freda na przykład, albo nie wiem, jakimś Next Gen, to odrzuciłem sobie od razu Volvo FH5, bo mi się już znudziły strasznie dźwięki tego Volvo. Jakby już mnie to wkurza w sumie ten dźwięk tak trochę, bo ostatnio serio bardzo często dużo jeździłem tym Volvem. Jakimkolwiek ogólnie Volvem, czy tu tym FH2, czy FH4. Serio, Volvo już mi się po prostu przejadło strasznie, nawet w szkole FH czy trójką jeżdżę, nie? Po prostu cały czas Volvem jeżdżę wszędzie. I tak pomyślałem, dobra, no to niech będzie ta Scania. No tak pomyślałem sobie Next Gen, no to fajnie byłoby Next Genem, ale kurczę, niestety na Next Gena jest bardzo dużo płatnych modów, które dodają fajne tuningi, nie? Tam jakiś od Virtual Service chyba jest fajny mod na te Scanie. Dźwięki są też chyba płatne od Maxa na tą Scanie, a jakieś te z Neta czy tam inne to są takie se średnie. I tak wychodzi na to, że w sumie skonfigurowałem Freda, którego gdzieś znalazłem za darmo na necie. Początkowo mi nie działały w ogóle w niej dźwięki, ale znalazłem moda, który działa i mam ładne dźwięki. Scania może nie wygląda jakoś świetnie, pięknie, jeszcze ją tam muszę trochę pozmieniać, ale podoba mi się. I ci, co hejtują Freda za to, że nie wiem, dziwnie wygląda, to tam okej, okay. Jeśli według was Ariotel jest lepsze, to okej, okay, spoko, rozumiem, ale przypominam, że Ariotel to jest model, który no to jest przeróbka tego, co jest na SCS-ie, a Fred to tak trochę chyba z zewnątrz jest w ogóle całkowicie innym modelem, co przemawia to tak trochę do mnie, bo fajnie to wygląda, jakby w tej lepszej jakości, w ogóle te światła, reflektory, no to są takie szczegóły, które są fajne. I wygodnie się jeździ tym Fredem, jakoś tak po prostu, no fajnie, fajniejsze są odczucia z jazdy według mnie, no. Także dobra, tyle na ten temat, chciałem powiedzieć. Witaj Adasko, hej, witaj. No i dobra, tutaj mamy Kosaka teraz, tytuł Tiras Lux, gra Truck Simulator 2, marka pojazdu Woman TGX Euro 6, autor zdjęcia ja i nazwa połeski Świtpol. No i dobra, mamy tutaj zdjęcie, gdzie to było wykonane? Nie ma podanego. Nie ma podanego miasta, gdzie to zdjęcie zostało zrobione. I szczerze mówiąc, to ja nawet sam nie wiem, gdzie to jest zrobione. Ale bardzo ciekawie wygląda tutaj to miejsce jakby, nie? Mamy tutaj taki fajny nowy budynek przeszklony. Tu gdzieś jakieś kamieniczki, jakieś takie, wiecie, starsze budynki. Ja podejrzewam, że to są jakieś Niemcy.
To gdzieś albo jakieś Austria, albo Niemcy gdzieś. Tak mi się wydaje. No ale nieważne. Jeśli chodzi o ciężarówkę, ładnie wygląda. Fajny man. Fajny manik. Bialutki z naczepą Świtpol Frigo Logistic. Ładnie to wygląda ze sobą. Fajna naczepa Schmitza. Fajny zestaw. Ładnie. Podoba mi się. Luks. No. Nie ma do czego się przyczepić w sumie. Tablica jest, naklejki są. Wszystko to pieszczone ładnie w sumie. Tutaj też jeszcze mamy, zobaczcie, na drzwiach jakieś logo, czy tam jakieś dane tutaj kontaktowe do firmy. Fajnie. Światełka. Ładny, ładny zestaw. Fajna firma też. Jakby ogólnie fajne zestawy firmowe tutaj, nie? Mają w tym Świtpol, chociaż nie wiem, jak to wygląda na tym, no na innych ciężarówkach, ale no na manie ładnie to wygląda. Ale jeśli chodzi o resztę zdjęcia, no to co? Na pewno mi brakuje jakiegoś ruchu licznego, jak na miasto, no to mógłby to jakiś korek być, czy coś, jakieś samochody. Zdjęcia jakoś tak się trochę wydaje, jakby takie zielonkawe, czy coś. Jakoś tak kolorystycznie trochę dziwnie jest, ale okej. Okay. Niebo z podstawki i chyba tyle w sumie. Ładnie, ładnie może być. Już nie ma tej firmy, nie ma już firmy Świtpol. A to szkoda, bo fajnie wyglądało ten, fajnie wyglądało to logo tej firmy. W ogóle miało to jakiś taki potencjał, tak mi się wydaje. Jak tak patrzę sobie na te zestawy. Znaczy na ten man, ten jeden, na ten zestaw tutaj. Nieważne. Nie wiem. Myślę, że to jest zdjęcie na takie 7,5 na 10. Brakuje mi tutaj jakichś samochodów. Ładne miejsce wykonania zdjęcia. Fajnie taki tutaj ten budynek trochę nowoczesny wygląda. Te budynki w tle takie trochę starsze. Fajny, jest taki klimacik, takiego miasta, jakiegoś, nie wiem, jakiejś Austrii, Niemiec, coś takiego. Zdjęcie jest wykonane na drodze asfaltowej, tyle starczy do wiedzy. No tak, ale jakieś miasto, coś, też fajnie byłoby wiedzieć. Dobra, teraz będzie Kuba. Kuba to jest w ogóle 11 zestaw od Kuby, czyli mamy połowę odcinka, widzowie, a live trwa 48 minut. No z czasem jesteśmy w porządku. No dobra, no to co? Tytuł Fafik, model to jest jak coś, w sensie, że co model? Model to jest jak coś, że co model? No widać, że to jest model oddzielny, nawet widać siatkę widać tutaj taką na tym. Trochę, no dobra, wymodelowany oddzielnie DAW, co nie? To jest w sensie model jakby wyrobiony tutaj cały. No, gra Tirki, marka pojazdu DAW 106, miejsce wykonania zdjęcia Hiszpania i Austria. No i dobra, mamy tutaj takiego DAFA 106 z naczepą Schmitza, z drzwiami takimi po boku tutaj, okej. Okay. No, jak na taki oddzielny całkowicie chyba model, tak, no bo to, no, no to nie jest jakby DAF od SCS, od tam, nie wiem, od Szumiego, Rework i tak dalej. To jest wymodelowane oddzielnie jakby i tak dalej, no i ładnie to wygląda, no fajnie, fajny model. Tutaj na tym zdjęciu to dobrze wygląda, a tutaj to tak jakoś... Tu takie dziwne jakby, widzicie, takie kropki, nie wiem czy to na live widać, ale to tak jakby wyskakiwało tutaj jakby ta siatka tego modelu czy coś. Nie wiem jakby to nazwać, ale tutaj jakoś tak to trochę dziwnie wygląda. Ale no ładny model, fajnie to wygląda, nie wiem czy to twój, czy czyj, czy jak, ale ładny, ładnie wygląda na zdjęciach. Jeździłbym w sumie, stestowałbym sobie takiego DAFA. Czy to fajne, nigdy nie jeździłem w sumie takim modelem, takim jakby zrobionym gdzieś tam prywatnie, nie wiem. W sensie, bo wiem, że jest sporo osób, które sobie na przykład jakiś tam model robią same, dodają jeszcze swoje jakieś pierdoły i sobie później jeżdżą takim modelem, nie? Fajnie się takim jeździ, czy nie, czy coś? Jakie są odczucia? Czy to takie tylko do zdjęć bardziej jest? Jakby, bo to też wiecie, no fajnie, możecie sobie wymodelować, ale czy później się tym dobrze jeździ, no to nie wiadomo, nie? No. Nie wiem, może kiedyś będzie mi dane, może kiedyś dostanę jakiś taki model prywatny na testy i sobie pojeżdżę i wyrobię sobie zdanie. No ale no ogólnie to ładnie to wygląda, no schludnie jak na taki właśnie model samemu zrobiony, wszystko jest takiej dużej jakości, dużo takich krawędzi, jakby dużo takich wszystkich fajnych, takich szczegółów, to czego właśnie, jak mamy modele od SCS-u albo jakieś te darmowe z modów, co nie, no to są takie modele zrobione tak ok, średnio, można tym jeździć, ale nie, jakby jest tak trochę bruch, a tutaj to jest już taki model dopieszczony, bo widać, że tutaj wszystko jest takie ostre, takie dorobione, takie jakby no te światło te same tutaj, no zobaczcie, jakby to tak przybliżyć, tu można, nie wiem, pewnie jeszcze gdzieś jakiś napis, logo, coś zobaczyć, nie wiem, cokolwiek. Po prostu fajnie to wygląda i no ładnie, no to zdjęcie jest takie trochę szarawe, jakby taka mgła była tutaj na dole, ale no tyle w sumie, nie wiem,
Kuba tu wysłał. Co by tu powiedzieć? 8 na 10? 7,5 na 10, tak mi się wydaje może. 7,5 na 10, bo jak już to bardziej bym to oceniał, bo to jest w takim formacie, nie wiem, jakby telefonowym trochę czy coś. No to jest ładne zdjęcie akurat, no to mi się podoba bardzo. Takie na Instagrama można by wstawić, może nawet jakiś dziad by się pomylił, by pomyślał, że to z prawdziwego życia, czy podpisać, że na sprzedaż tam, nie wiem, coś. A, jakieś głupoty, dobra, nieważne. Więc no ogólnie to fajnie, jakby więc 7,5 na 10, fajnie, ale trochę za biało, jakby to powiedzieć. Tak zbyt standardowo wygląda ten DAF. I może to jest taki oddzielny model i tak dalej, to jednak coś tutaj z zewnątrz by można dodać, w środku jakieś, no to są jakieś pierdoły. Fajna ta tabliczka wygląda, jakieś tutaj te firanki i tak dalej, ale no. Więc tyle. No. I tak każdy wie, że wygra czarna Scania z siwą plandeką z Transpolu, czy jakoś tak. Czekaj, o czym ty mówisz? A, o tym mówisz. No jakby tak spojrzeć w kartkę, to te 10 na 10 na pozycji 17 to chyba ta Scania, ale tak nie mówię. No, cóż. Co by tu powiedzieć na ten temat? No tak... No, nie wiem, zobaczy się, no. Znaczy, no, nieważne. Gorzej, jak wypisują na PIF Can We Trade, no to ja bym taką osobę wtedy zlewał, nie? Generalnie, jak ktoś by tam pisał Can We Trade, to tam do widzenia, w ogóle bym się nie odzywał do takiej osoby i tyle, nie? No bo hej, nie trzeba się tłumaczyć, nie? Czy tam tradeować i w ogóle. Dorota jako użytkownik w tle? Gdzie to jest? Kurde. No jest. Zaraz wracam. No, pozdrawiam panią od... Czekaj, ja nie mam znajomych? A nie mam. Pozdrawiam panią od religii, pozdrawiam. Widzicie, ja nawet mam panią od religii na serwerze. Ja jestem taki popularny, że... Pozdrawiam. O kurde. Powiem ci tak, każdy model nie jest idealny. Trzeba dużo czasu poświęcić na wymodelowanie na przykład takiego mana TGA. Próbowałeś, wyszło, ale tekstury w środku nie pokazywały się, więc trochę mech. Wracając do mnie, nie było, oczywiście dostaniesz jako pierwszy youtuber moją mapkę, a szczerze mówiąc, ta droga, co wysyłałeś, jest za szeroka, bo na 4 metry jeden pas, a powinien mieć 3,5. Aha, ale wyglądało na tym zdjęciu, jakby była taka wąska, właśnie jak 3,5, więc nie wiem. No. Siema Arkad, hej, cześć Kuba też, siema Adam, jak tam umadzi? No co, bym ci powiedział... Nic w sumie, jakby generalnie to temat prywatny, także tam nie wypowiadam się na ten temat, więc dziękuję za uwagę. Nie wiem. Życie. Sprawa między mną a ją to jest sprawa już taka bardziej, nie mówię co się teraz ostatnio działo. Zrozumiałem sporo przez ostatnie kilka dni i generalnie to, no nieważne. Dobra, lecimy dalej. Teraz będzie Matt. Chyba już drugi raz dzisiaj, czy nie? Czy jak? Tak, już dzisiaj drugi raz. Także Matt podesłał znowu Volvo, tylko że tym razem FH2, czyli tak zwanego Chińczyka chyba. Czy jak to się tam mówiło na to Volvo? No i co? Tytuł EE Erotico. Gra ETS2, marka pojazdu Volvo FH2, miejsce wykonania zdjęcia Turcja Mugla, map combo i autor zdjęcia to Matt. No i dobra, mamy Volvo. Mamy ładne zdjęcie w ogóle, ładne, ostre, fajnie to wygląda tutaj, jakaś stacja Statoil. Ładne zdjęcie. I tutaj jeszcze, to w ogóle, ale jak zrobił, ale to w ogóle jak to ładnie, ostro wygląda, fajnie ten reshade jest tutaj, serio, fajnie on wieczorem wygląda. Ale to wygląda jakby było 3D tutaj, te wejście takie otwarte, Eros, nie, normalnie klubik jakiś, panie, rokoko normalnie w Białymstoku. No. Beautiful Girls Erotic Open. Gościu. To jest, słuchajcie, w ogóle hotel w ETS-ie, tak przerobiony na tym, na Next Genie. Tak wygląda na Next Genie hotel. Też się zdziwiłem, jak to zobaczyłem. No. No ja wiem, że to jest w ETS-ie, ty tego nie wkleiłeś. A jakbyś to wkleił, to bym skisł totalnie, bo taki mat wkleiłby coś takiego do ETS-a na zdjęcie? Bruch. Dziwne by to było. No ale dobra, nieważne. Skupmy się na tym tutaj zdjęciu bardziej, na którym widać tirka. Więc tak, ja mam do ciebie pytanie, Matt numer 1. Co to jest za model Volvo? Jeśli to jest ten model, którym ja jeżdżę na fikcyjnej Polsce, to powiedz mi, jakim trafem, jak ci się udało tutaj wkleić normalną tablicę rejestracyjną? To jest moje pierwsze pytanie. Jak ty to zrobiłeś, jak tego dokonałeś, że masz tutaj tablicę,
kurde, prawdziwą, a ja mam jakąś nie wiadomo jaką i nawet nie mogłem znaleźć pliku, który odpowiada za tą tablicę. Nie wiem. Dalej. Jak dodałeś jakieś naklejki? Tu, tu i w ogóle. Skąd to jest? Kurde, balans. Nie wiem. Ale te Volvo jakoś tak fajniej wygląda u ciebie, nie wiem czemu. No ale ogólnie, no dobra, już nawet nie patrząc na to, no to ogólnie fajnie to wygląda. Bardzo taki śnieżno-biały kolor. Ale ogólnie ostrość, ładna, wszystko ładnie to wygląda. Tutaj nawet, zobaczcie te okna, to wszystko. Graficznie jest super na tym zdjęciu. Pięknie, luksus, podoba mi się. Pięknie, no ładnie. Kurde, 8,5 na 10. No, i tu też. Świetnie. Syn zajechał na Erosy. Kurde. Super, super. Podmienił DDS-a tym plate'em chyba. No właśnie nie, bo zobacz, w tym Volvo nie ma w ogóle podmienić, jakby nie ma jak podmienić, co nie? Nie ma DDS-a od tablicy. A, to jest od Tota Volvo. A, od Tota. Aha. Czyli płatne. Ciekawe, skąd je masz. Okej, okay, to dużo tłumaczy. No dobra, dobra. No to może w Tocie jest do podmianki DDS-ik. No to chyba, że no. Czaję. Rozumiem. No. Ma DDS-a do rejki. No, może i ma, no wiesz, no. Nie wiadomo w sumie zresztą. Albo już jest podstawowo, może też. Rejka to numer, chyba. Wyślisz mi lokalizację i na Priv for Life. Skin bardzo... A, skin ci Dabro robił. Dabro robił ci skina? Kurde, a, czyli te naklejki to wszystko to od Dabro jest tutaj. To Dabro takie umiejętności ma? On potrafi takie rzeczy robić? Kurczę, będę musiał się tam odezwać może kiedyś do niego. Fajnie, dobra, no to co? No to 8,5 na 10. Ładne zdjęcie, bardzo mi się podoba ostrość grafika. Samo Volvo też spoko. Naczepa tutaj, to jest co? To jest Kron jakiś, tak? Z tym Trans EU tutaj. Też fajna naczepa. Ładna i w ogóle. No. Dobra, no to lecimy dalej. Teraz będzie Shibis. I Shibis jest, słuchajcie, teraz... Który to jest zestaw w ogóle od Shibisa? Jak tak, Kosak był 10. To tu był 11 Kuba, 12 był Matt, teraz 13 jest Shibis. Okej. Okay. No dobra, no to tytuł. Scania najlepszą, gra ETS2, marka pojazdu Scania RJL. Trasa Legnica Międzyzdroje. Miejsce wykonania zdjęcia DK22, niedaleko Gorzowa Wielkopolskiego i autor zdjęcia Shibis. No i okej, okay. Mamy tutaj takie zdjęcie, które no podyskutowałbym trochę na temat tego zdjęcia, bo jest takie dosyć przeciętne, to znaczy tak, nie wiem od czego zacząć, może najpierw zacznijmy w ogóle od całokształtu jakby, czyli grafiki. Mamy tutaj czystą grafikę z gry, bez żadnego reshade'a, bez żadnych modów graficznych. Tak średnio to trochę wygląda, bo też mamy taką porę dnia, jakieś, nie wiem, południe czy coś, jest strasznie jasno i kolorowo, tak wręcz cukierkowo nawet, można by powiedzieć, co no tak trochę dziwnie wygląda i nie wiem, jak dla mnie to nie podchodzi. Druga sprawa to dziwnie się światło odbija i ta tablica rejestracyjna jest jakby taka przymglona. Mimo, że jest, to dziwnie ta tablica wygląda tutaj. Kolejna sprawa, no to ta Scania jakby, no dobra, czy to jest RJL, czy to jest dobrze sklejony RJL? No... Chyba tak. Chociaż ten grill w kolorze to też mi tak za bardzo nie odpowiada. Też tutaj ten brak tej międzyośki, no jakoś tak już mogłeś dać przynajmniej... A, jeszcze krótki spoiler jest też, jak widać. No ulepione jest tutaj ulepiona ta Scania, tak trochę. Jeśli chodzi o naczepę, to też to jest jakaś, nie wiem, co to jest za naczepa. Jakaś burtówka taka, bym tym na Rosję gdzieś pojechał. No ale okej. Okay. Czy pasuje do tej Scanii? No nie za bardzo. Dziwnie to tak razem ze sobą wygląda. Bym tutaj do tej naczepy podpiął jakąś starszą ciężarówkę bardziej, albo jakąś tą Scanię tak zrobić na jakąś taką starszą, nie wiem, tą R-kę, czy coś. Wtedy to by lepiej wyglądało. Tak to jakoś tak nie pasuje do siebie. No, interior to standardowe takie akcesoria typu krokodylek, firaneczka ta od Woliego, która też tutaj przez te ustawienia graficzne takie chyba wysokie, bo nie jest to ultra na pewno. No to widzicie, też się to tak dziwnie tutaj posklejało, tak jakby porozdzielało, nie wiem, dziwnie to wygląda po prostu. No i ogólnie to tak też miejsce wykonania tego zdjęcia. To... Kurczę, jakoś tak, nie wiem. Niby fajnie, jakiś lasek, tu w ogóle coś, jakieś drzewo przezroczyste. Niby okej, okay, ale no. Fajnie, że jest znak drogowy, ale mimo wszystko i tak, kurczę.
No, a jakoś ta grafika, nie wiem, po prostu to zdjęcie jest jak dla mnie no, takie 5 na 10. I nie wiem, co bym miał tu powiedzieć więcej na ten temat. Ale po prostu, no, 5 na 10 i tyle. I lecimy dalej. Teraz będzie Pumadech. Jeszcze przeczytam czaty przed tym. Siema Maciek, witaj. No, zdjęcie takie trochę kupa, tak jakby, trochę tir też. No tak trochę tak, no, takie... Sporo do poprawy, jakby dałoby się z tego coś fajnego zrobić, nie wiem, jakby trochę inaczej wykadrować, dać tu na pewno jakiś reshade, albo przynajmniej pozmieniać tutaj jakoś, nie wiem, obrobić tą fotkę, złożyć tą skanię jakoś lepiej, ładniej, jakąś inną naczepę, kolory jakieś nadać może, a nie takie czyste, wszystko zwykłe, białe, jakoś to tak, kurde, trochę pomieszać, potuningować, pozmieniać i byłoby git. I dałoby się z tego wykrzesić jakieś 7,5 na 10, 8 na 10, jakby jeszcze zrobić zdjęcie w ogóle w innym miejscu, bo właśnie, zobaczcie, tutaj też te tekstury, co nie? To są te tekstury gdzieś tam na Polandzie, na promocie, w tych miejscach, gdzie to są tereny, które już gdzieś jakieś 5-6 lat mają, jak nie więcej, co nie? I niby fajnie się tam jedzie, ale zdjęcia w tych miejscach nie wychodzą jakoś tak za ładnie, co nie? Trzeba mieć jakieś mody graficzne najlepiej, na tekstury, czyli nextgena. Jakby tutaj tak jechać na nextgenie w tym miejscu, to tak, to można byłoby zrobić zdjęcie, by wyglądało super. Ale bez nextgena to takie... No, też nie każdy może nextgena mieć, no dlatego wtedy warto jechać na jakieś tereny z DLC albo gdzieś z takimiś teksturami przerobionymi, tymi nowszymi, nie? No można tak robić, tak? Jakby, no, co za problem. Więc ten. Dobra, no to lecimy dalej. Teraz będzie Pumadech. No i tak, tytuł. Poczciwa skakanka, gra ETS-2, trasa brak, aktualnie stoi na bazie. Marka pojazdu Scania R400, niezawodny manual. Miejsce wykonania zdjęcia Bielsko-Biała. No i dobra. Mamy tutaj takie dwa zdjęcia od Pumadecha. I to są zdjęcia z jakimś filtrem nałożonym, takim filtrem, który serio bardzo wyostrzył tutaj te zdjęcia. I czy to dobrze wygląda? Tak i nie. Źle wygląda, bo przy tych kablach czarnych widać takie jakby podświetlenie białe, tak jakby, nie wiem, jakiś taki dziwny się efekt zrobił, co nie? Jakby przy tych kablach jest jakoś tak jaśniej, czy coś. Fajnie to wyszło na tych roślinach, bo one są takie serio ostre i wyglądają bardzo ładnie, ten taki szczaw tutaj i tak dalej. Zdjęcia, no takie trochę żółte są te zdjęcia, bo to jest takimś kurczę tutaj robionym filtrem, tak jakby, nie? Tu jest filtr nałożony. Tu jest nałożony filtr na tych zdjęciach. Jeśli chodzi o zestaw, no to fajnie wygląda ta Scania, o tutaj ogólnie jako cały ten. Fajnie to wygląda, fajna taka wywrotka, chociaż ten spoiler, nie wiem czy tutaj... Nie wiem, czy ten spoiler tutaj powinien być, jak to jest do takiej naczepy typu wanna, czy to jest ta patelnia, ogólnie wywrotka, nie? Mógłby tutaj ten spoiler zostać wywalony, ale no wiem, że pewnie z tym spoilerem jakoś to tak lepiej wygląda. Sam miałem taki dylemat z manem, TGX-em, do cysterny. Do cysterny też nie powinno się dawać za bardzo tego spoileru, bo nie potrzeba, a ja dawałem i tak, bo no, po prostu ładnie mi to wyglądało, nie? No i nie wiem, no i ogólnie, no... Spoko to wygląda, Euro 5, R400, w manualu Scania, bez międzyośki, no widać taki klimat, że to jest taka Scania właśnie, wiecie, taka, że sobie jeździsz, jesteś na jakiejś tam firmie na budowie i tak dziennie gdzieś tam, nie wiem, 4 kursy w tą i z powrotem po jakieś 50-60 km, nie? Jakieś takie wojewódzkie traski, coś tego typu, wiecie o co chodzi, wywóz, przywóz jakichś tam gruzów, piachów, nie wiem, serio, czegokolwiek, nie? I to jest właśnie taki klimat na tym zdjęciu. Tablica też jest, także też bardzo fajnie. No i tu też, no ładnie to wygląda, no ładne to są zdjęcia. Te zdjęcie też w ogóle właśnie, te zdjęcie fajnie wygląda, mimo że jest takie trochę zbyt żółte i takie może przyostre, za ostre, to i tak bardzo fajnie wygląda. Podoba mi się i no ładne zdjęcia, fajne. Ładnie to wygląda tutaj, no. Mi się podoba, nie wiem jak wam, ale mi się podoba. Ja daję 8 na 10 tutaj, na tą Scanię. Podoba mi się po prostu. Jest klimacik. Plasticzki są, tutaj jakieś te kolorki, malowania. Jakaś taka używana Scania, jakiś przebieg 1 250 000. Manual. Oponki, kurde, zobacz jakie wyczarnione. Tutaj Goodyearki eleganckie, jak widać normalnie logo i wszystko, napisy, maratony. LHS2. Kurde. Ładnie. Fajnie. Fajnie, fajnie, podoba mi się. No. I lecimy dalej. Teraz będzie kapeskanie, ale przed tym jeszcze przeczytamy sobie czaty.
Jeszcze ta twoja mapka będzie zawierała nie tylko własne drogi, ale i własne prefaby firmy itp., czyli wszystkie prefaby firmy na mapie będą takie jak w realu, czyli trzy skręty w prawo w realu. No i fajnie. Wszystkie skrzyżowania będą tak jak w realu i też firmy. No to się za to właśnie... To będzie wyróżniało twoją mapę właśnie, Bartix, muszę ci powiedzieć. To będzie wyróżniało twoją mapę tak na taki pozytywny... w pozytywnym znaczeniu, tak powiem. Trochę się tutaj zapowieszyłem. To będzie wyróżniało twoją mapę w tym pozytywnym znaczeniu, bo po prostu będzie ta twoja mapa posiadała takie wyjątkowe modele i jakby w ogóle, no będzie to wyglądać serio tak realistycznie fajnie, co nie? I to jest fajne, i to jest fajne, i to serio szacun, nie? Propsy za to, że tak właśnie będziesz miał na tej mapce, tylko żeby nie znikło ci to, żeby ci się nie skasowało, tak jak, nie wiem, projekt Białystok, który robiłeś do ETS-a, albo jak mapy tam jakieś jeszcze inne, nie? Ja pamiętam, że tam się kasowało to i w ogóle było jak było i no. Dobra, kapeskania teraz jest 15 tutaj, czyli zostało nam jeszcze 7 zestawów. Okej. Okay. Mamy godzinę live'a, kurde, dobrze z czasem dzisiaj stoimy, bardzo dobrze z czasem. No szybko oceniam po prostu, ale no tutaj, no bo tak po prostu, no jak są dobre zestawy, nie ma do czego się za bardzo przyczepić, to serio jest git. No. Siemaki Derek, hej, witaj. Żółte zdjęcia, a tu już czytałem, owiewki, to te tiry, no, biednie wyglądają. No bez tych owiewek, bez tego spoileru, to jakoś tak dziwnie te, właśnie tak, tak dziwnie by taka ciężarówka wyglądała, co nie? Bez tego spoilera, bez tego tutaj właśnie wszystkiego, bez tej całej dokładki, nie? Taka po prostu sama buda jakby była, ta kabina. To źle by to wyglądało. To by źle to wyglądało po prostu. No. Takie auto byś dał do tej poprzedniej fotki z niebieską plandeką. No, tak, ta Scania. Tak, ta Scania by stykła tutaj do tej naczepy. No. To by pasowało też ze sobą. Dokładnie. Czemu nie masz większości kanałów na Discordzie? Słuchaj, wbiłeś pewnie teraz na serwer. Nie wiem, czy to ty jesteś tutaj, Arabek, czy coś, ale jak wbijasz na serwer, to nie masz jakichkolwiek kanałów, bo jest taka zasada, że słuchaj, to działa u nas tak, że jak wbijesz na serwer, to musisz przeczekać godzinę i dopiero po godzinie od wbicia stracisz rangę nowy członek, czyli jak wbiłeś 15.19, tak, no to o godzinie 16.19 nie będziesz miał w ogóle żadnej rangi na serwerze, co nie? I wtedy będziesz, wtedy gdzieś ci tutaj się chyba pojawi, tu w ogóle masz ten kanał, o właśnie. To ja 30 czerwca wtedy robiłem tu wszystko. Pa, wbijasz sobie na ten kanał i tu masz wszystko wypisane. Aktualnie posiadasz rangę nowy członek, nie możesz korzystać w pełni serwera. Po godzinie twoja ranga zniknie, będziesz mógł zaakceptować regulamin, który znajduje się na kanale powyżej. Czyli tutaj nad kanałem informacja dla nowych członków, który też jeszcze masz regulamin, to też sobie przeczytaj. A, to pojawi się ten, o to ci się pojawi, no przecież. Pojawi się ten kanał i sobie wtedy będziesz mógł kliknąć, wtedy będziesz miał rangę nowego widza, w sensie nie nowego widza, tylko widz po prostu dostaniesz, tak? No więc zatem poczekaj godzinkę, w tym czasie przeczytaj spokojnie regulamin, będziesz miał opcję zaakceptowania regulaminu, otrzymania rangi. Dlaczego tak to zrobiliśmy? Bo były trolle i to jest dobry sposób na po prostu bezpieczeństwo na serwerze. I też zauważyłem, że przez to w ogóle no, jest strasznie mały ruch na serwie, że bardzo mało w ogóle ludzi wbija, że serio więcej osób odchodzi niż przychodzi, ale szczerze, wiecie co, mnie to nie rusza. Serwer nawet może mieć poniżej tych 1000 członków i tak tutaj w szczególności udzielają się określone osoby i tyle w sumie, no wiecie, to tak jest jak jest po prostu, no. Kto chce, ten się udziela, kto nie, ten nie. I nawet szczerze, można by pomyśleć nad jakimś resetem serwera, to znaczy przyczyszczeniem tak jakby serwera z nieaktywnych członków. Można byłoby coś takiego zrobić, pousuwać po prostu te osoby, które się nie udzielają, jakby coś takiego, nie? Ale nie wiem, czy jest sens, jakby... Nie wiem, niby można by, ale fajnie w sumie wygląda, jak jest te 1000 osób i jak się ktoś mnie pyta, jakiś serwer jakiś masz na Discordzie, ja mówię, no mam serwer, 1000 osób ponad, a takie, to dużo, ty, no ładnie. A mówię, no ja wiem, no a tam tylko 1000 osób, no nic takiego, nie? Wszystkich to jakoś tak rusza, że o kurde, 1000 osób, a ja to tak przychodzę do tego i tak mówię, że a to tam te... Tam tylko 1000 osób. Jakoś tak po prostu, nie wiem, jakiś taki jestem, jakoś mnie to nie rusza po prostu. Bo mimo, że jest te 1000, to nie udziela się tutaj te 1000, jakby, no gdyby się udzielało, to by było dziwnie i byłoby ciężko w sumie tutaj w ogóle funkcjonować i no, i pewnie by powstawały jakieś mniejsze serwery łączące widzów innych, jakiś tam na przykład,
Nieważne. Dobra, lecimy z kapeskanią. Także tytuł, tak o, Farming 22 to jest gra, marka pojazdu Case Puma 185 CVX. Miejsce wykonania zdjęcia pole i autor zdjęcia to kapeskania. Farming 22, tak? Czyli to jest ten najnowszy Farming. No dobra, no to mamy tutaj fotę z Farminga. I co bym tu mógł powiedzieć na ten temat? No Farming. Ja się nie znam na Farmingu. Powiem wam, ja się nie znam na Farmingu, ale no jeśli miałbym tak po prostu powiedzieć, czy to jest ładne zdjęcie, czy brzydkie, czy jakie, to ładnie to wygląda, ładne to jest zdjęcie. Jakby no Farmingu, modele tych traktorów, tych maszyn rolniczych, tego wszystkiego, to jest wszystko bardzo ładnie dopracowane, dopieszczone, wszystko ładnie wygląda, wszystko ma takie fajne szczegóły i tak dalej. No i tutaj to wszystko też widać, co nie? Widać, że ten traktor, że ta maszyna tutaj, nie wiem co to jest, możecie napisać do czego to służy, ale to po prostu ładnie ze sobą wygląda i jest dużo szczegółów i jest ładnie, podoba mi się. Jeśli chodzi o, za to o resztę zdjęcia, no to może być, chociaż taka dziwna mgiełka tu powstała i na przykład jak mamy ten kanał Farming, co nie, no to tutaj niektóre zdjęcia są ładniejsze, na przykład to zdjęcie jest takie, zobaczcie, jak mamy to zdjęcie tutaj od kapeskani, to ono jest takie jakby przytłumione, takie szare, takie jakieś bez kolorów, a tutaj za to jak mamy to zdjęcie tu, to jest takie ostre, taki kontrast, jest takie kolorowe, co nie? Tak ładnie to wygląda tutaj. O, tu też jeszcze takie kapeskania wysłałeś, też jest spoko, ale jakieś tutaj, nie wiem, no jak są jeszcze inne fotki. Tu w ogóle jest taki klimat, takiego serio zachmurzenia ostrego, nie? Albo tu w ogóle ktoś Farminga 13 wysyłał. Farming 13 to też niektórzy serio lubili grać, no i to był w ogóle też chyba dobry Farming. Tutaj jakieś te zdjęcie też ładnie wygląda. Takie, o tutaj. To są takie, serio, tu się tak dużo dzieje i no. Niektóre naprawdę są takie dowalone te fotki. Tutaj, jak z prawdziwego życia niektóre wyglądają, nie? No. W ogóle też ten kanał żyje tutaj. Wysyłacie te fotki z tego Farminga. Pamiętam, że kiedyś nie było tego kanału i w ogóle nikt nie wysyłał Farminga za bardzo. A teraz ten Farming się tutaj pojawia nawet często i tutaj, o, to ładne zdjęcie od ciebie, kapeskanie jest nawet. Taki zachód słońca już, koniec dnia. Październik tutaj, o, tu nawet. Zobacz, ktoś model ZTS-a skopiował, wkleił do Farminga. No. Ładnie, no, ładne, ładne, naprawdę fotki można w tym Farmingu robić, fajnie to wygląda. No, no ale no ja tutaj ci mogę powiedzieć, że jest ładnie, ale jest tak trochę ciemno, taki jakaś taka mgła dziwna czy coś. I przez to daję ci tutaj 7 na 10. Tak mi się wydaje, że 7 na 10 to jest dobra ocena na to zdjęcie. Lecimy dalej, teraz Dariusz. Tytuł Moja dawna VS-ka, gra Tirki, marka pojazdu Mercedes-Benz Sprinter 2019. Miejsce wykonania zdjęcia Brno i autor zdjęcia, no to właśnie Dariusz. No i mamy tutaj klasycznie, jak już zresztą, no Dariusz zawsze jeździ Sprinterkiem, tym swoim tutaj przemodelowanym, wymodelowanym, no i tutaj tradycyjnie już właśnie znowu mamy tego Sprintera. Tego busa, no i co by tu powiedzieć, no ładnie tu wygląda, no jak zawsze w sumie. Ten model zawsze fajnie wygląda, zawsze się dobrze prezentuje, jakby fajnie wygląda i w ogóle. Tablica rejestracyjna jest też ciekawa, jakaś chyba czeska, tak? Czeska? Chyba czeska, ale tutaj ta ramka taka szara, czy to jest ta... Czekaj, sprawdzimy coś, co jest na tej ramce. Mercedes-Benz chyba coś takiego, ale nie wiem, jakoś mi tu nie pasuje ta szara ramka, bym tutaj jakoś dał, nie wiem, Castrol albo coś, po prostu, nie wiem, jakoś tak bardziej mi się to podoba. A wy tego nie widzicie, jak ja sobie tutaj przebliżyłem teraz, no tak, bo wy macie stream tylko z Discorda, nieważne. No ale dobra. Co to za piosenka jest? Mielku, myślałem, że to jest ta mistyczne drzewo, te włączyło się, te z to jest z Gotika, czy z jakiej to jest gry? Wiecie, które mistyczne drzewo, ta piosenka, ta... Ciekawe, czy to ma prawa autorskie, aż włączę to z ciekawości. Wait. No, że to ta piosenka się włączyła. Dawaj ten moment. No tak można by w sumie do tego oceniać. Zestawy, tak 10 godzin z tą muzyczką, z tym drzewkiem. Pięknie by było. Nie, no dobra, ale dawaj z powrotem, to może coś innego, ciekawszego.
Czy to będzie fajne? O, jest spoko. Dobra, no to wracając. Fajnie wygląda ten sprinter jak zawsze. Jakby okej, miejsce wykonania zdjęcia, jakaś budowa, jakiś plac. Trochę tak zbyt kolorowo tu jest, jakby ten kontrast. Zobaczcie, te cegły są strasznie takie pomarańczowe, to niebo jest strasznie niebieskie, błękitne. A mamy taki trochę już chyba wieczór czy tam poranek i to tak... Tak zbyt kolorowo jest na tym zdjęciu, jak tak według mnie, co nie? I brakuje tutaj też jakiegoś, nie wiem, może lekkiego reshade'a albo jakiejś modyfikacji graficznej, bo to jest też czysta chyba grafika. Jest po prostu za kolorowo. I poprzez to można poznać, że to jest czysta grafika po prostu z podstawki. A to takie trochę jest średnie i dlatego to zdjęcie dostaje 7 na 10. I lecimy dalej. No i teraz mamy Bentley. Chłop miał jakoś chyba tam na imię i chyba kiedyś widziałem, ale teraz już zapomniałem. No ale no nieważne. Tytuł Scania R Streamline plus Kron SD Mega. Gra ETS2, marka pojazdu Scania, nazwa Foyeski Transpol. Autor zdjęcia właśnie Bentley. No i słuchajcie, co by tu powiedzieć na ten temat. No ja po prostu na ten temat chciałbym powiedzieć, że... O Boże Święty, to wygląda jak z prawdziwego życia przecież. To wygląda jakby chłop wysiadł z tira, zrobił zdjęcie i nie wiem, jeszcze tu po prostu ze Snapchata powinna być podpiska. Nie wiem, kurde, noc na nie śpi albo coś takiego, jakiś cringe taki trochę, nie wiem. Albo jakiś ten, wiecie, że zegar albo temperatura, nie wiem, cokolwiek. To by po prostu tak spasowało, to, tak, to zdjęcie wygląda jak z prawdziwego życia po prostu, no. Te flary tutaj. Imaginę taką grafikę mieć w ETS-ie, jakby żeby i to też w ogóle tak zrobić, co nie? Żeby to tak wyglądało tutaj. Pięknie to wygląda. I tu też właśnie mamy Scania od Freda, która no ładnie została zrobiona, złożona tutaj. Pięknie wygląda ta Scania. No pewnie kupna, nie jest żadna jakaś tam ze starej wersji i tak dalej, jakieś coś tam reanimowane starego. Ładnie ta Scania wygląda, podoba mi się. To model jest? To nie Fred jest? Wygląda jak Fred. No jak model, dobra, to niech będzie sobie, że model, no ale dobra. To nie jest Fred. Serio? Wygląda jak Fred. No ale dobra. Okej, okay, no to powiedzmy, że se model jest, to tak. No ale i tak, no mimo wszystko, no bardzo ładnie to wygląda. Są szczegóły. Tablica. Białystok, kurczę, no to... No gościu. No, naklejka PL, KML, na Francję naklejki. W środku dowalony interior, wszystko jest, to potrzeba, firanki są. Topline Scania. Topline? A tu mogłoby być Streamline w sumie, bo to jest Streamline Scania, a nie Topline, tak jakby. No tak, no, no, no. Nie wiem, czy było coś takiego, że nie wiem, ktoś miał Scanie Streamline i miał na tutaj Topline napisane? Można tak? To jest legalne w ogóle? Jest to legalne, czy nie? Nie wiem, może i tak. No, okej, okay, no Topline, no tak, no to jest kabina, ale jakby, jak masz Streamline'a, to jednak tutaj ten napis Streamline też taki jest, co nie? Jakby ja wiem, że Topline to jest kabina, że to jest ta najwyższa taka kabina, bo jeszcze jest ten Highline, tak? Jest Topline, Highline i no. No, dobra, nieważne. Mogłoby być Streamline w sumie, tak? No bo, no Streamline. No ale okej. Okay. No, co, no fajnie, ładnie to wygląda tutaj. Fajna też ta plandeka. Ładny skin, fajnie tutaj tak się to odbija, jakby widzicie tutaj te, nie wiem, kurde, palety, czy coś, czy tam ogólnie. Fred, śmiech na sali. Czemu śmiech na sali? Nie wiem, ale no. Ładnie, fajny loadek. Nie wiem do czego by, tu nie ma się nawet do czego przyczepić, ogólnie to zdjęcie nawet. To jest tak ładne zdjęcie, to jest wszystko takie ostre, takie dowalone, te niebo. To jest chyba też z Photoshopa wklejone, tak mi się wydaje. Tak do siebie to pasuje tutaj wszystko. To, no kurde, to, o, gościu, to jest super. No, prawdziwe życie. Można by normalnie pomylić z real life. To jest też dowalone. Zobaczcie, że tutaj ta naczepa, ten mod na tą naczepę ma w ogóle jakąś animację czy coś. Nie wiem, jak może się odpina tą naczepę, albo że jak, nie wiem, powiedzmy pod przyciskiem podnoszenia przedniej tej ośki jednej, to że tam się rozsuwa firana albo coś. Też to jest zajebiste, że właśnie coś takiego jest, co nie? Że można sobie tutaj to jakby otworzyć i zrobić fotkę. Też super sprawa. Nie wiem, albo to jest opcja w warsztacie, że sobie możecie wybrać, że ta firanka jest albo otwarta, albo zamknięta, nie? Pod zdjęcie. Nie wiem, serio. Tu to ma tą naczepę tego moda, ten wie na pewno najlepiej. Czyli no tutaj Bentley pewnie by wiedział, chłopa nie ma na live, ale no.
animacji nie ma opcji z warsztatu. No to jak na opcję z warsztatu, no to i tak to jest fajne, pod zdjęcie to bardzo fajnie wygląda, co nie? No i co by tu powiedzieć, no to jest 10 na 10 i to jest zestaw, który wygrywa odcinek, to zdjęcie trafia na miniaturkę. Tu będzie jakiś napis wasze zestawy, tu będzie jakieś 10 na 10 strzałeczka, albo gdzieś tu 10 na 10 strzałeczka. Numer odcinka może gdzieś, nie wiem, jakoś coś wykombinuję, to jest wygrany ten po prostu zestaw. Tyle w temacie. No, także lecimy dalej, 10 na 10, Bentley wygrywa. Prawda. No i co? I pan młody teraz jest, czyli kolejny wilczur, czyli pan młody to jest Łysy Chuj, czyli to jest nasz chomik z wywarka, który właśnie się pojawił na live'ie. Także witaj chomik, cześć, witam. Tytuł Scania King of the Road, czekanie na jakieś zlecenie, gra ETS-2, trasa brak, marka pojazdu Scania 450S, miejsce wykonania zdjęcia gdzieś na Beyond the Baltic Sea, coś od siebie, może kiedyś będą zakładane światełka. Autor zdjęcia, pan młody. No i dobra, i mamy tutaj takie zdjęcie. Zaraz się wypowiem na ten temat, a na razie czat. Siema Pyrlix. Prylix. Sorry, że źle przeczytałem. Witaj, hej. Kończymy już odcinek. Tak jakby nie. Tak, nie. Właśnie czekaj, bo teraz oceniamy 18 zestaw, a zostały nam jeszcze do 22. Jeszcze, tak. 5. Razem z tym, co teraz będziemy oceniali od chomika, to jeszcze zostało nam 5, tak, zestawów. Oho. No. Ocenimy 22 dzisiaj, bo nie było przez miesiąc live'a, tak? Już nie będę taki nachalny, czy tam, może nie inaczej, nie nachalny, tylko nie będę już taki zły dla was, że no, że ocenię tylko 20 na 20 i w ogóle, i że zostawię te dwa ostatnie zestawy na... Też nie wiadomo, czy za tydzień, bo nie wiadomo, kiedy będzie następny live z waszych zestawów, niestety, no sorry, nie mogę wam tego powiedzieć. Ale wiem, że na pewno w tygodniu będzie otwarty kanał i ja to zrobię. Proszę samemu nie otwierać tych kanałów, bo ostatnio to było tak, że była samowolka i tu Huberty otwierały te kanały, nie wiadomo kto i w ogóle. No, dobra, no ale to nieważne, oceniamy. Więc tutaj mamy taką Scanię, SK, jakaś firma, Butkiewicz, MTD Butkiewicz, o. Ciekawe logo w ogóle. Butkiewicz, ja bym chciał najpierw to przeczytać MD, albo MID, albo coś, a to jest MTD Butkiewicz. Tutaj na tej klapie od schowka, fajnie te logo tutaj, fajnie w ogóle miejsce na nadanie tych kontaktowych informacji, nie? Fajnie to wygląda. Oponki fajne, felgi fajne. Wszystko fajne, ale ta tablica nie fajna, to mnie kurde boli, no to jest, słuchajcie... Rejestracja widzę, że prosto z salonu, no to jest bolączka. To jest bolączka, czemu żeś kurcze chomik dał fotę z tablicą tą taką. Lepszy niż SCS, ale żeś kurcze mógł tutaj przynajmniej jakoś, nie wiem, DDS-a podmienić, bo to pewnie jest do podmianki. Bo to jest chyba Scania od Eugen, tak? Tak mi się wydaje, chyba od Eugena można dawać te. Można by dawać... kurde, podmiankę DDS-a, albo ewentualnie sobie w Gimpie dać tablicę, no to jest chwila roboty. Mógłbym to pokazać wam nawet teraz na live, bo w sumie pokażę, bo czemu by nie. Włączę teraz tego Gimpa i pokażę wam, jak można szybko upiększyć zdjęcie. Serio. Sposób Adamcia, certyfikowany. Kurde, korzystajcie, ja tak robię i wiem, że nie widzicie tego, co robię, bo po prostu chcę na razie sobie jakąś tablicę sobie zrobić. Nie wiem, jaką tutaj wybieramy sobie, byle jaką. Jakąś, kurde, ze Szczecina na przykład. Numerki jakieś, sibilibi, pikumiku. Na końcu jakieś może literki. No i kurde, o, otrzymać. Proszę bardzo, mamy tablicę. I teraz już wam odpalam Gimpa. I proszę bardzo. Mamy takie zdjęcie, wklejamy sobie tablicę. Patrzcie, co tu się dzieje. Pomniejszamy sobie. Skalowanie na początku. Gdzieś mniej więcej na otako. Później bierzemy sobie opcję uniwersalne przekształcanie, albo nie, inaczej. Przekręćmy sobie najpierw jeszcze to wszystko. O, tak mniej więcej, coś takiego. I teraz uniwersalne przekształcanie i teraz sobie to tutaj dopasowujemy, żeby to tak... Kurde, nie tak. Żeby to tak tutaj wyszło, tak się zmieściło ładnie, tak żeby to wyglądało tak jak powinno. O, coś tego typu. Pa, pa, pa. I jest git.
No jest już lepiej, ale jeszcze można by tutaj... No jest już dobrze, ale jeszcze bym tutaj spróbował tak wykombinować jakiś taki... coś tego... Nie, tutaj już nie powiększamy może tego, ale jeszcze sobie zrobimy skalowanie i tu rozdzielimy to sobie i jeszcze sobie to po prostu dajmy, trochę rozszerzymy. O, tak o, może. Okej. Okay. Rozpikselowało się ostro, ale dobra. I teraz bierzemy jeszcze sobie pędzel. Co najważniejsze, krycie na średnie. Bierzemy sobie kropeczkę pikselka i malujemy na czarno to jeszcze. Oj, nie na biało. Zoom. Trochę. No. O. Przyciemniamy, bo jest za jasne. Tak tablice nie wyglądają w prawdziwości. No i kurde, o. Zoba. Gościu. No kurde, no to jest już teraz co innego całkowicie. To jest już... No, bierzcie, jedźcie z tego wszyscy. Jak chcesz, to ci mogę to wysłać gdzieś na priv czy coś. Bo po prostu, no kurde, no to nie jest ciężkie, a to zrobimy 2 minuty. I nie wiem, naprawdę, no... Można, można, pozdrawiam. Kurde, balans. Dobra, nie trzeba, a no to usunę sobie. No, więc wracając ogólnie do oceny tego zdjęcia, no to mimo, że ta tablica jest taka, jaka jest, no to i tak to fajnie wygląda. Mamy naklejki imienne tutaj, Łomża, Suwałki, Gabriel, no jeszcze tylko Białystok tutaj brakuje, byś miał wszystkie 3 największe miasta podlaskie, tak? Na Podlasiu. Jakaś Choroszcz tu na dole jeszcze, kurde, Choroszcz. No i git, no i fajnie. No i Kron i ten, mógłby być loadek w sumie tutaj, naczepa w loadeku, ta skania w loadeku w ogóle, bo ta naczepa to jest w ogóle od SCS-u z DLC. Tutaj według mnie ta naczepa, ogólnie to też nie tylko według mnie, ogólnie wiele osób to przyzna, że te naczepy są takie w dziwnej skali, jakby one są takie mniejsze trochę, co nie? I tutaj mi się przydał jakiś modzik na tą naczepę, na przykład na ten Kron Mega, i by dać to w loadeku i święty spokój, byłoby git. No. I git, i fajnie. Na razie to dałbym tutaj 7 na 10, albo 6,5 na 10 za tą tablicę. No i spoko. I lecimy dalej. Do Huberta teraz. No i tak, tytuł. Polski ekspres z oponami do Chin. Jak to Polski ekspres z oponami do Chin? A to nie na odwrót? Opony raczej z Chin powinny przyjechać do Polski. Tak, no, imo. Gra Euro Truck Simulator 2, marka pojazdu Scania S530V8 i autor zdjęcia, nie wiem co to znaczy, myślę, że możemy wkleić to w tłumacz i niech nam powie tłumacz, jak się to czyta, bo Hubert tutaj jakiś wymyślił. Banshee. Może to z jakiegoś szwedzkiego jest, tak mi się wydaje. Banshee jakiś, coś takiego. Okej, okay. No to nie wiem, ja powiedziałbym na to, że to jest po prostu Hubert. No i tak, mamy Air Max znowu, ponownie, nie wiem, który już raz dzisiaj, chyba trzeci czy czwarty. No i tak, R2 Air Max, Scania Huberta, nie wiem, czy ty tam Hubert jeździ w Air Maxie tą Scanią, czy tam jakiś jest różny przedział tych ciężarówek. Ale co, fajna Scania, fajnie wygląda. Ładnie to tutaj, no w ogóle, no jest lekki tuning. Fajne te orurowanie jeszcze tutaj firmy, tej chyba Kelsa, czy jak to tam było. Ładnie, no, wszystko co powinno być. Naczepa też stoi, widzę, że to jest też ta przedłużona kronka. Jakość zdjęcia też superancka, fajnie to wygląda. Kurde, bo ty mi wysyłałeś kiedyś, ja zapomniałem w ogóle o tym, ale ty mi wysyłałeś, Hubert, kiedyś jakieś komendy na to, żeby zdjęcia w ETS jakieś ładniejsze wychodziły. Ja to gdzieś mam chyba u ciebie na Messengerze, na tym, na czacie z tobą. Ja zapomniałem o tych komendach w ogóle. Kurczę pieczony, a powinien z tego skorzystać, kurde, do robienia zdjęć w ETS-ie, ale całkowicie zapomniałem o tym, że ja mam taką opcję w ogóle z tymi komendami. To jakoś polepsza jakość zdjęć ponoć. Kurde, będę musiał zobaczyć sobie, bo zapomniałem i ty pewnie z tymi komendami to robisz, te fotki i w ogóle pewnie większość z was tutaj, te zdjęcia, co są takie ładniejsze, z tą jakością taką, co się wydaje ładniejszą, po prostu 4K tak jakby, nie? Pewnie większość z was po prostu robi z tymi komendami te fotki. No to też ładne zdjęcie, takie nie wiem, jakbyś wszedł na jakiś podest i zrobił fotkę telefonem. Niebo ładne. Jakie komendy? No są komendy na zdjęcia, żebyś wiedział. I nie wiem, no przynajmniej mi je Hubert wysłał i mi mówił, że no to są komendy na ładniejsze zdjęcia, że można je sobie tam wpisać i że ponoć ładniejsze zdjęcie wychodzi. Nie wiem, jest coś takiego. Chyba, że Hubert wymyślał i mi robił jajo. Napisz, Hubert, bo no... Tłumacz się.
Przyznaj się. Tak, robię z komendami, szczególnie, że pierwszy raz w jakichś komendach na zdjęcia słyszę. A co za goście, wszyscy w szoku są. Kurde, no aż wejdę z ciekawości na tego Messengera i sprawdzę, no. Po prostu sprawdzę. Po prostu sprawdzę. Hubert. Hubert, ja mam Huberta przez CH napisane na Messengerze, po prostu piękne, cieszę się niezmiernie. Hubert przez CH. Teraz wam powiem, kurde, jakie tutaj są komendy na ten, na no. Komendy na zdjęcia. Dostałem takie informacje i chyba to prawdziwe informacje. Sprzedam czajnik. Hubert sprzedał czajnik, ale ciekawostka. Zaraz będę miał widzowie i zaraz wam powiem, co to jest i w ogóle pokażę wam te komendy. Czy coś. Czekaj, co to jest? Jakieś koszulki z Junglery. Dobra, tu jest zlot z Grajewa. Chyba było jeszcze przed tym zlotem, tak mi się wydaje w ogóle. Tu się umawialiśmy na Grajewo. Ale w następnym roku też do Grajewa jadę, muszę wam powiedzieć. Też będzie zlocik w Grajewie. No. Czerwiec. Dobra, jest już coraz bliżej, mi się wydaje. Jakieś funkcje kwadratowe, czy to liniowe jeszcze kwadratowej nie było. Chłop wysyłał, czekaj. Lejka jakaś. Tabliczka. Kurde, no, gdzie to jest? SimCity jakieś? Gdzie ty mi tu wysyłałeś te komendy? Hubert? Kiedy to było? Boże święty, dawno strasznie. Kwiecień? 1.44 tu już jest. Albo ja już to przeleciałem, albo serio nie mogę tego znaleźć. Jeszcze stary komputer miałem już tutaj. Zlot trzeba nagrać, Hanover, zdjęcia z ISS, no. Zaraz, kurde, znajdę, powiem wam, zaraz będzie. Muszę to znaleźć, no. Muszę, bo nie wierzycie w te komendy, a serio coś takiego jest. I no. Na niemiecki, 2021 już tutaj mam. Nie, no to nie było w 2021, nie, ewidentnie to nie było rok temu wysyłane. Kurde, dobra, nie mogę tego znaleźć. Matt, wysłałeś to na priv? Czy nie? Czy coś? Nie wysłał. Dobra, nie wiem, nieważne, są po prostu komendy, okej? Okay? I... no. Cykasz w 12, masz dobre zdjęcie. No to jest jakaś komenda na jakąś grafikę. Nie wiem, co to tam zmienia, jakąś ostrość, czy... nie wiem. Nie wiem, nieważne. O, Matt coś wysłał. O! O kurczę, bo tu nie powinienem pokazywać niektórych priv rzeczy. Kurczę. Poczekajcie. No ta. Czy a tu było coś widać? No, może i było coś takiego. Dobra, GHQ3D skalę 3 i GHQ3D screenshot 1. Coś takiego, takie dwie komendy trzeba wpisać, ponoć ładniej wygląda zdjęcie. Można to kiedyś sprawdzić. No. Także ten. Dobra, to wracamy z powrotem. No dobra, no to co? No to z tymi zdjęciami Huberta to ja tutaj powiedziałem ocenę moją, opinię, coś, chyba nie, więc to są zdjęcia na, nie wiem, 8,5 na 10, są spoko, ale jakoś, nie wiem, to mi się najbardziej podoba jakby na tej firmie,
dużo się tak jakby dzieje, fajne naczepy i tak dalej, ładna grafika. To jest takie średnie, to Rondo jakoś tak nie przemawia to do mnie, żeby to było takie dobre miejsce na zrobienie zdjęcia. A to jest takie już, wiecie, dodatkowe, telefonowe i w ogóle, nie? Więc 8,5 na 10, lecimy dalej. No i mamy ponownie Bartixa, czyli Tomasza Hajto, czyli po prostu no Bartusia. Tytuł Dino, gra ETS-2, marka pojazdu Volvo FH. Miejsce wykonania zdjęcia Stanisławowo Real Poland 1:1. No i mamy tutaj ponownie Volvo, te co tam wtedy mieliśmy, czyli ten sam zestaw tak naprawdę, tylko w innym miejscu. Mamy tutaj te Dino, kolejne miejsce na mapie. No i tutaj już nawet nie będę się skupiał na tym zestawie, jedynie co do czego się przyczepię, to, że zdjęcie trochę tak dziwnie zrobiłeś, mogłeś jakby... W sensie jest problem taki z tą modyfikacją na te tablice rejestracyjne, że jak robimy zdjęcie gdzieś z dala, to się ta tablica buguje tak jakby i ona tutaj tak zachodzi takim czarnym jakby cieniem czy coś, tak jakby zanika. To trzeba robić to zdjęcie po prostu gdzieś z dala jakoś, albo wykadrować jakoś inaczej, albo to po prostu tak miga i w dobrym momencie zrobić fotkę, nie? I wtedy będzie git. No ale ogólnie, fajnie, że jest Dino, że takie rzeczy będą na mapie, że tutaj jakieś miejsca parkingowe dla inwalidów, że będzie też znak jakiś. Ogólnie fajnie, tu tutaj wygląda jakaś droga obok, sklep, parking. Ładnie, ładnie to wygląda. Szkoda, że nie, bo z podstawki, że tutaj jakiegoś moda graficznego nie masz, albo reshade'a czy coś. Ale ogólnie to git. Także zdjęcie na... Tak na szybko, ocenka 7 na 10 i lecimy dalej. Teraz mamy Bruda. Tytuł Kwiat, opis jadę, gra ETS-2, marka pojazdu Scania, miejsce wykonania zdjęcia, kwiatowe centrum firmy Piotr i baza Suwałki. Nazwa VS-ki AirMax i autor zdjęcia, no to Brud, tak? No i dobra, i mamy kolejny AirMax, już dzisiaj ostatni chyba. Tak, przedostatni zestaw, ostatni AirMax na dzisiejszym odcinku, na dzisiejszym live'ie. Więc mamy tutaj Crossing Air Maxu z Piotr Logistik, to są takie te dwie firmy VS-ki, czy tam ogólnie no firmy do ETS-a, które no fajne zestawy mają i tak dalej, tak na poważnie w miarę to tutaj działa, nie? Jakieś właśnie fabryki, w sensie fabryki, siedziby, no tutaj ten Piotr Logistik ma jakiś swój tam budynek, bazę, Air Max też coś tam ma, zestawy też chyba w Piotr Logistik są jakieś fajne i w ogóle skiny, naczepy i tak dalej. Ładnie, fajnie. No i tu się też ze sobą łączy, tam chyba AirMax też ma jakiś ten system z Piotr Logistik, cały ten działania, jakby coś takiego słyszałem, jakby, więc to fajnie, że to tam jakby ze sobą się łączycie w jakiś sposób i że to jakoś tak fajnie wychodzi, po prostu, że lepiej jest, tak? Więc no, no i co by tu powiedzieć, naczepa chyba jakaś taka trochę dłuższa, nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakaś przedłużona wersja tej chłodni od Schmitza, ale nieważne. No i w ogóle to jest taki jakby zestaw pod Skandynawię, tak mi się wydaje. Ta Scania też taka wydłużona tutaj, trzy ośki, skrętna jeszcze w środku. I w ogóle Suwałki Poland, R3 Air Max, no taka zwykła, fajna skaniulka R-ka po prostu. Fajnie. No i tutaj jeszcze to zdjęcie tutaj w ogóle na tym domku, przy tym domku, pod tym domkiem, no też pięknie. Te kwiatuszki tutaj na balkonie, te oponki tutaj, te krzaczki, garaż, ładnie to wygląda, pięknie. I tutaj też ten Piotr Logistik Flower Center. Fajne, fajne, fajne fotki. Też fajnie to wygląda. Tutaj jeszcze w ogóle też na naczepie kwiatki mamy. Zobaczcie, z tyłu przyczepione, że to nie wiem, jakaś może chłodnia do przewozu kwiatów czy coś. No kwiaty się przewozi w chłodniach chyba, tak? Jakiś tam tulipan, nie wiem, coś. No. I okej. Ładnie, git. 9 na 10. Ładne zdjęcia, fajne, to mi się podoba. Nie, bo jeszcze mogłoby być jakieś takie fajniejsze, może bardziej fikuśne niż takie po prostu zwykłe błękitne, no ale jest po prostu fajnie. Domek ten mi się strasznie podoba, że takie w ogóle miejsce, nie, że taki model domku jest i w ogóle super sprawa. No. Także 9 na 10, lecimy dalej. No i mamy ostatni zestaw, ostatnie z dwa zdjęcia na dzisiejszym odcinku, podesłane przez Huberta. Dzisiaj jeszcze przed live'em o 13:42. Kurczę. Dziękuję, Woldak, za donate'a. Już nie przestraszyłem może jak wtedy, ale Woldax, dziękuję. 10 zł. No kurw, małpa, tako po prostu. Kurw, małpa. Dawno nie płaciłem Jupiterom i nagrywaj więcej. No kurwa, po prostu. Dawno nie płaciłeś Jupiterom i nagrywaj więcej. Jak to, że nie płaciłeś? Ale po co ty masz płacić Jupiterom? Nie musisz płacić Jupiterom, to nie jest wymagane. A czy nagrywaj więcej? Okej. Okay. Przyjmę to do siebie. Będę się starał w tym miesiącu robić więcej live'ów. Już pobiliśmy rekord z poprzedniego miesiąca, bo teraz jest już drugi live, a w tamtym miesiącu, przypominam, był jeden. Więc jeszcze dzisiaj trzeci będzie.
Jest która godzina? O kurde, przed 16. A mi się wydaje, że już byłaby jakaś 18, nie? Bo już ciemno się robi. Jejku, jak ja nie lubię listopada, i to jest kurewski miesiąc, przez co się tak kurde szybko ciemno robi. Nie lubię tego strasznie. No. Nie lubię tego, nie lubię tego. Nie podoba mi się to. Myślę, że trzeba dać pana na listopad. No. Znaczy z jednej strony jakby fajnie byłoby można jakoś spędzić z kimś wieczór na przykład, nie wiem, gdzieś z jakimś koleżką wyjść na browara na przykład, albo gdzieś na przykład z dziewczyną na jakimś Netflixy się umówić, obejrzeć Netflixem chill, kurczę, w listopadowy wieczór, ależbym brał, kurde, to akurat wtedy git, ale jak się ma siedzieć samemu, to tak se średnio powiem wam, tak nie podoba mi się taki wtedy miesiąc, taki listopad, no, dobra, kurde, to co? No czas na nowy biznes, gra ETS2, marka pojazdu Scania 530 SV8. No i autor zdjęcia Hubert. Trzeci chyba raz już się dzisiaj Hubert pojawia na odcinku. To jest tak, raz, dwa... I trzy było gdzieś chyba tutaj, wcześniej nie było. Dobra, dwa razy, okej. Okay. Wbijasz do mnie za 15 minut. Nie, no ale to nie, no tak już zaraz, nie. Ja już mam dzisiaj plan, po prostu i wiesz. Dzisiaj już będzie live, tak? Ale gdyby nie ten, no to wiesz. Z czego live? A, z OMSI. Z OMSI, no. Z OMSI. Będzie fajnie, myślę. Raczej, chyba. Nie wiem. Dobra, no więc... Dobra, to drugi raz dzisiaj Hubert się tutaj pojawia. Podesłał nam taką skaniulę. Z takim właśnie w ogóle zestawem całym, z naczepą. Gdzieś tam sprowadzano z Niemiec ponoć i tak dalej. Hubert wysyłał to zdjęcie, te zdjęcia ogólnie kilka razy, chyba gdzieś tam już w innych miejscach, widziałem po prostu te fotki, czy gdzieś tu na galerii zdjęć gry, na ETS-ie, czy na privie na Messengerze, czy na fanpage'u, nie, to był nie fanpage, tylko na Instagramie Scani Polska, na tym ich profilu, Hubert też tam ich sobie wstawił, oznaczył i oni też to wstawili, w ogóle się zdziwiłem, że Scania Polska wstawia fotki z ETS-a nawet, nie, że jak chcecie, to sobie możecie kurde zrobić jakąś skanię i chyba nawet Bruda widziałem tam, kurde, że wstawił fotkę Ermexa Scani i normalnie oni to też wstawili na ten fanpage swój, na te story swoje u siebie. No, to też takie ciekawe w sumie, że takie coś robią, ale nie, no fajnie, nie? No i ogólnie, no, co by tu powiedzieć o tej Scani? No, bardzo ładna Scania, bardzo ładne zdjęcia, też pewnie właśnie tutaj te komendy były użyte, dlatego zdjęcie wygląda zajebiście. Fajne kolorki, jaskrawo, kolorowo, nie aż tak za mocno, ale jest fajnie, w porządku. Ostro jest, grafika jest git, wszystko w porządku. To zdjęcie też jest fajne, takie tutaj telefonowe, fajne te promienie słoneczne tutaj padają. Po prostu ładnie jest na tych zdjęciach, ładne to i tamto. Fajne zdjęcia, podoba mi się ta Scania, podoba mi się w ogóle ten zestaw też. Cały tutaj jakby ten kolor tej Scanii, tej naczepy. Jeździłbym sobie, też bym sobie taką Scanię zrobił, jeździłbym sobie na tym Map Combo i bym się cieszył po prostu z jazdy. Myślę, że jeszcze jakby tutaj dźwięki od Maxa dać do tego, do tej skaniuli, płatne dźwięki od Maxa, nie? Wiecie, które to, ale by było, kurde, aż by huczało. Ale nie, bo to jest V8. Max chyba też ma dźwięki do V8 Scanii. Nie wiem, ja bym tu widział bardziej te 450 jakąś na przykład Scanię, nie? Jakieś te 480, czy nie wiem jaki tam silnik jest jeszcze w Scanii. 460, 480 czy 450, zapomniałem. Ale no ogólnie, DC13 silnik, nie? Czyli ten rzędowy. Rzędowe 6. No i ten, i tyle. Więc to są też zdjęcia na takie... To jest nawet 9,5 na 10, powiem. Podoba mi się, 9,5 na 10, ale no... Odcinek wygrywa i tak, mimo wszystko... Bentley ze swoją Scanią tutaj, tą czarną, topline, Transpolu, transport międzynarodowy, no to wygrywa odcinek i nie dealujcie z tym, to wygrywa odcinek, nie wiem, ze zdjęć, które też mi jeszcze się podobały, no to oczywiście tutaj te Volvo od Mata, tutaj od Pumadecha na przykład te zdjęcia też były takie ciekawe, no one są ostre, są specyficzne, nie każdemu się mogą spodobać, ale mi się na przykład podobają te zdjęcia, są po prostu spoko, w porządku, fajne są, nie? Tutaj no od chomika też nawet może być, chociaż no to tablica tak trochę bruch. Tutaj te zdjęcia od Huberta też spoko. Od Bartixa no to bardziej mi się podobało to zdjęcie wcześniejsze. Oto. Od Oczkowa też fajna fotka tutaj była. Od Mata ta fotka też była fajna z tą Scanią. Tutaj od Norbiego ten DAF mi się bardzo spodobał. Też bym sobie takim pojeździł XG. No. Też bym sobie takim XG pojeździł.
To też było fajne zdjęcie, to Volvo tutaj od Shosona. Też fajne w sumie, tak sobie tak teraz patrzę, to serio ono jest zajebiste to zdjęcie, bo jest giga w ogóle ładne jakby graficznie. Te kolory, tu wszystko jest takie super jakby, no pięknie jest na tym zdjęciu. 4K serio takie naprawdę jakość jest dobra. Nie wiem ile ja dałem na to zdjęcie, ale to jest takie 8,5 na 10 w sumie, jak dałem mniej to, to 8,5 niech będzie. No i oczywiście tutaj jeszcze, no kurde, też prawda, taki wygrany odcinka, ale taki wygrany taki w naszych sercach, prawda, czyli Madziula z jej, prawda, zdjęciem z PCD, z tym DAF-em i w ogóle, to, to jest też 10 na 10, ale takie, no przez to, że to jest Roblox, no to nie może to trafić na miniaturkę, bo no Roblox, no bruch, ale to jest takie, wiecie, 1 na 10, takie w środku najlepsze zdjęcie, które wygrywa odcinek, tak jakby nieoficjalnie. A na wygranych zestawach się coś pojawiło? Nie. Ale no ogółem to... No to odcinek wygrywa tak oficjalnie, no tutaj Bentley. A w środku, w serduszkach wygrywa Madziula z tym, prawda, swoim DAF-em. I z PCD. I dobra, to co? To na koniec jeszcze mieliśmy zobaczyć te Bruch Moment. Co to? Aha. Mieliśmy zobaczyć Bruch Moment z tym My Socialem, ale widzę, że nikt chyba nie przypomniał sobie tutaj o tym. W sensie, no nikt nie wysłał tego momentu. Czy coś, tego zdjęcia, więc okej. Okay. Popatrzmy sobie jeszcze te kanały, taki szybki, krótki przegląd Discorda, nieoficjalny. Fajny TGA, ładnie wygląda, już chyba gdzieś kiedyś widzieliśmy. Na ocenianiu poprzednim odcinku. O, Kamil wysłał fotkę tego mana. Turka, no ja też tego mana mam. Też tego mana mam, też byśmy mogli sobie równie dobrze dzisiaj na live pojechać linię 27 na elektrociepłownię. Ale dzisiaj mam w planach przejazd linii numer 16 i 19. Więc no. Dali Wrocław? Co to jest za gra? No faktycznie Wrocław. Nie wiem. Real. Marcelek wysłał jakieś wolwiacze. No siedziałem w tym Volvo, siedziałem w tej FH5 nowej. Fajnie tam jest. Fajnie to wygląda. O, tu jakie Byniek zdjęcie wysłał. Też jaka jakość w ogóle, jaka jesień. To jest na Fixenie Polsce zrobione, wiem w którym miejscu nawet. Ale fajnie. Kurde, ale klimat jest. Long Express, firma handlowo-usługowa. Fajne. Fajne. Fajne zdjęcie. Super klimat z tymi, kurde, liściami, nie? Kurczę, pieczony, no nieźle, nieźle, powiem wam. War Thunder, okej, okay, rozumiem. Czyli ta gierka tutaj, ta o tutaj, o tu, tu, to, o to, tak? To jest Wrocław War Thunder. Nie znam, nie grałem w tą grę, znaczy kojarzę, wiem, że taka gra jest, ale nie grałem, raczej nie zagram, bo mnie nie interesuje. No i dobra, i to byłoby tyle, jeśli chodzi o Discordy i tak dalej. Mieliśmy jeszcze ewentualnie, opcjonalnie zobaczyć sobie ten filmik od Bartixa. Mieliśmy zobaczyć sobie ten filmik od Bartixa, ten przejazd na mapce, także możemy sobie to zobaczyć. Filmik niepubliczny, także też taki możemy się poczuć wyjątkowo oglądając to wszystko. Ale tu jakieś piosenki są. Co to za piosenki? O kurde, byś mnie naciął na bombę. Dobra. No i co by tu powiedzieć? No fajnie, nie? Fajnie to wygląda. Fajne te drogi tutaj. W ogóle ładnie jest tak... Kurde, jakby to była pomezania trochę, tak wygląda. Ale te drogi są jakieś takie serio wąskie, nie wiem. Jakoś tak mi się wydaje, że to jest taka węższa droga niż na innych mapach. Nie wiem. To jest taka... Ta mapa tak właśnie tutaj bardziej się tak robi, nie wiem. Wygląda trochę jak pomezania. Ale też tak trochę jak taka fikcyjna pol... Nie wiem. Nie, nie, fikcyjna Polska nie, tak nie wygląda. Fikcyjna Polska jest taka inna. To mi wygląda taką pomezanie, ale taką... Taką bardziej... Nie wiem. Bartixową. Kurde. Fajna droga. Tu jakieś zjazdy, no na pomezanie też takie rzeczy są. Jakaś miejscowość. Fajne wyboje, tak fajnie faluje tutaj ta ciężarówka. Że ta droga nie jest równa też. Kurde, ale bym pojeździł na tym. Ale to jest ładne. Jakaś wieś.
Kurde, byś zdążył przejechać ten kurde GLS, to już tam daleko jechał. Ludzie po chodnikach chodzą też. To jest jakiś zjazd na firmę, czy to jest baza jakaś, zobaczcie na mapie. Tu jest baza, tu jest garaż. Ale to jest prefab garażu, czy co tu jest? Czy to jest tak po prostu dodane? Ty, tu jest dom normalnie i tu się tak jakby kupuje. Ale fajnie, tu jest serwis. Ale fajne. Tak realnie, jakby garaże to nie jest taki budynek ten, nie? Jakby prefab. No wiecie, o co chodzi. To jest tak po prostu dla napineska. Przystanki. Też fajnie będzie tutaj sobie pojeździć jakimiś autobusami na przykład. No fajna mapa. Szykuje się coś ciekawego. Czekam na mapę. Podoba mi się. No. No, własny prefab garażu, no. Fajne. Fajnie to wygląda. No. Dobra, no to tego. To będziemy kończyć już, co nie? Będziemy kończyć już tego live'a. W takim razie. Bo trzeba. Bo chyba już nie ma co tutaj więcej powiedzieć. I tak dalej. Więc z jakiego terenu ta mapa? No Bartix tam robi okolice... jejku. Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Modlin, nie wiem. Na północ od Warszawy generalnie te tereny, tak? To są tam, nie wiem, Pułtusk może nie, ale to jest... No to są te kurcze tam, no... Jakby tu mapę włączyć, bim bam bom. To ci pokażę na mapie, bo ja wiem jakby na mapie, gdzie to bym mógł znaleźć. Wawa. O, kurcze. To jest tak. Nie widać tu jakichś moich danych, coś? Nie widać. Posłuchaj. Masz Warszawę, to są gdzieś tutaj te tereny, gdzieś tutaj Nowy Dwór Mazowiecki, tutaj Nieporęt, te Jezioro Zegrzyńskie, tutaj Narew, gdzieś tutaj Modlin. Jakoś tak chyba tutaj, nie? Jakoś tak o te okolice tutaj, jakoś tak o tu. Tu Pułtusk jest, o właśnie też. Gdzieś na Sielsk, tak mi się wydaje, że to gdzieś tutaj, jakoś o tutaj nad Warszawą, nie? Wiem, że chyba to rondo? Nie. Czekaj. Jest jakoś to takie jakieś jedno rondo z takim kurde z... O to jest, o to na pewno jest na mapie. To miejsce. Pamiętam, że Bartix wysyłał tego dużo, jak to rondo zrobił i że to jest odwzorowane 1:1. To jest miejsce na pewno z Nowego Dworu Mazowieckiego. Czyli no na pewno możemy założyć, że gdzieś tutaj ten most jakiś, tutaj gdzieś może te S7 jest na mapie. Gdzieś tutaj, właśnie Modlin, no gdzieś te okolice tutaj, nie? Jakiś Pomiechówek coś, o Pomiechówek, o. Tutaj. No gdzieś jakoś tutaj te drogi, tu gdzieś tu coś nad Warszawą. Nad Kampinioskim Parkiem Narodowym, nie? No, coś tego typu, tak mi się wydaje. Bartix wam powie na pewno w 100%, tak jak jest właśnie naprawdę. No i co? I tyle w sumie bym powiedział na ten temat. Także dziękuję wszystkim za oglądanie. No, jeszcze przed tym. Zapraszam was wszystkich na drugiego live'a dzisiaj. Już się ciemniło niestety. Ale no, zapraszam was jeszcze dzisiaj na live'a z OMSI 2. Dzisiaj się spotykamy na OMSI na mapie fikcyjnego Białegostoku. No i jeszcze pewnie na pewno będziemy sobie grali na strzelcach, bo mam do zrobienia jeszcze 3 kursy. A ostatnio też strasznie się zaniedbałem, bo mam 2 niezrobione kursy, z czego nie mogę chyba ich za bardzo też, jakby w ogóle też nadużywam strasznie tego przedłużania czasu do zdawania tych raportów i generalnie to po prostu no serio strasznie zaniedbałem strzelce. Mam też ostatnio takie myśli, by się tam już przypadkiem nawet nie wiem, nie zwolnić może, żeby skończyć ze strzelcami, bo serio nie mam nawet czasu po prostu na te strzelce, co nie? Jakby no po prostu. Nie wiem jak to będzie. Jakbym mógł zmniejszyć sobie tam etat na jeden kurs na tydzień, a niestety nie mogę, bo chyba minimalnie trzeba mieć aż 3 czy 2. Nie wiem, jakoś bym kurde pokombinował, jakoś bym tam coś pozmieniał sobie w tych strzelcach, tak żeby przynajmniej zostać, albo jakby się nie dało, no to chyba będę musiał się zwolnić, bo kurde no nie mam po prostu czasu, a strzelce no do tego czasu też potrzebują sporo, bo żebym ja musiał, wiecie, wrócić sobie do domu, siąść przed komputer, włączyć te OMSI, skonfigurować sobie, wiecie, wszystko, kierownicę, włączyć tutaj autobus, wybrać linię, wszystko. Tuż od tego czasu mija 15 minut i później, żeby zrobić kurs w tą i z powrotem, to też mniej więcej mija godzina, co nie? Bo w jedną stronę się jedzie gdzieś tam mniej więcej te 15-20 minut, z powrotem drugie tyle,
ale pomiędzy tym wszystkim jeszcze, no to tak ogólnie, no te kursy to jest takie, trzeba poświęcić tak z ponad godzinkę na spokojnie, żeby to tak przejechać w porządku i tak dalej, co nie? No, więc to jest też takie, jak się też na przykład komuś nie chce, to tak, no wiecie, jak jeszcze jakaś jest nauka, gdzieś to trzeba się nauczyć, tu jednego dnia, tu drugiego dnia, tu trzeciego i po prostu nie ma czasu, nie? Nie ma czasu na robienie tych kursów i dlatego no ostatnio w tych strzelcach, nie wiem, miałem ten urlop, chyba sobie wezmę zaraz też znowu kolejne urlopy na kolejne kilka dni, bo po prostu nie ma czasu na te strzelce, tak? Chociaż no, no nie wiem. Dobra, więc dzięki za oglądanie, kończymy tego live'a. Jakaś piosenka tu będzie leciała jeszcze na koniec. Coś jeszcze by tu mogło polecieć, ale może jakiegoś takiego bardziej takiego coś tego typu. Także no, dzięki za oglądanie, pozdrawiam wszystkie osoby, które były na dzisiejszym odcinku z waszych zestawów. Kolejny live, kolejny odcinek pojawi się za nie wiem ile, ale na pewno będzie można podesłać kolejne zestawy w następnym tygodniu, więc sobie będziecie mogli wbić. Zobaczyć, kanał otwarty, ok, fajnie, można wysłać zdjęcia, wyślecie 20 zestawów, zamykamy kanał i będzie można wtedy czekać na kolejny live. A kiedy on będzie, no to właśnie nie wiem, bo za tydzień gdzieś tam jadę. No i ogółem to zapraszam na OMSI jeszcze właśnie dzisiaj na godzinę, myślę, że tak na spokojnie 18 albo 19, zaraz jeszcze się wszystkiego tam dowiem, może coś zjem, może jeszcze coś tam pogadam, gdzieś pogram coś może, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Po prostu dzięki za oglądanie, do następnego, zapraszam na OMSI i cześć. Na przester czekacie, tak? Rozumiem. No to co? Pozdrawiam. Smacznej kawusi. Tam może jeszcze dzisiaj w sumie, bo czemu by nie wypić wieczorem kawusi. Ale jak już to jutro z rana. I generalnie to chciałem powiedzieć coś na ten temat. Po prostu ja na ten temat nie za bardzo mogę powiedzieć. I ogółem Umbo to dobra firma jest. I ja mam spodenki Umbo. Major ma buty i bluzę i koszulkę Umbo. Myślę, że można się spotkać gdzieś kiedyś z Majorem i zrobić zdjęcie z Umbo. Nie no, nie wiem. Ale no. Nara, cześć. Dziękuję, pozdrawiam. Dobranoc. Zapraszam na OMSI za 2 godziny.